Hej, cieszymy się, że jesteś na naszej kolejnej szokującej historii, miłego oglądania. Było około czwartej po południu, gdy czarny samochód zajechał przed duży dom. Peter widział z daleka krzątających się ludzi, wnoszących i wynoszących rzeczy z domu. Mężczyzna uśmiechnął się z zadowoleniem. Dom został ukończony w zeszłym roku, ale nie było pieniędzy na jego wykończenie. Ale trzy miesiące temu Peterowi udało się sprzedać stary dom rodziców w wiosce a za uzyskane pieniądze on i pan postanowili dokończyć remont i wprowadzić się do nowego domu. Początkowo Peter nie chciał sprzedawać domu swoich rodziców, wspomnienie niedawno zmarłych rodziców wciąż ocierało jego rany. Jego ojciec chorował od dłuższego czasu. Po jego śmierci, kilka miesięcy później, zmarła jego matka. Ale nagle pojawił się kupiec i Peter zdecydował, że być może tak właśnie miało zadziałać przeznaczenie i zgodził się sprzedać dom rodziców. Pam była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Peter, dlaczego zbudowaliśmy ten dom? Dlaczego włożyliśmy w niego tyle pieniędzy, a teraz po prostu tam stoi? Jego żona powiedziała do niego. Pam nie chciałaś opuścić naszego mieszkania. To ty nie chciałaś opuścić naszego mieszkania. Nie powiedziałaś tego. Mąż spojrzał na nią z wyrzutem. Nie wiem, co powiedziałam. Może zmieniłam zdanie. Powiedziała, że nie. Poza tym mam już dość naszych 38 metrów kwadratowych. Dwa tygodnie temu Piotr znalazł ekipę, podobno bardzo dobrych chłopaków i pracę nad wnętrzem domu wrzały. Tyle tylko, że właściciel domu był ciągle zajęty pracą i rzadko pozwalano mu wychodzić wcześniej. Tak więc żona Petera była teraz odpowiedzialna. Cześć, Pam. Wszedł mój mąż. Co osłychać? Z zainteresowaniem rozejrzał się po pokojach. Tak, no widzisz, weszła do małego pokoju. Sypialnie już uporządkowaliśmy. Tutaj, można powiedzieć, jest już czysta wersja. Kuchnia i łazienka będą najbardziej problematyczne. Co jest z nimi nie tak? Peter był zaskoczony. Trudno będzie doprowadzić media. Nie westchnęła Pam. Wiesz, ile trzeba włożyć w to miejsce. Zanim skończą te wszystkie ustalenia, będą już mieli wannę i umywalkę na miejscu. W każdym razie to tak, jakbym chciała się tu wprowadzić za miesiąc, a nie zdążymy, powiedziała z irytacją w głosie. Tak, od razu ci o tym powiedziałem, potwierdził mąż. To nie jest tak jak z tapetowaniem. Tu trzeba zrobić wszystko i ściany wyrównać, i kaloryfery położyć, i podłogi ułożyć. Więc nadal nie wiadomo, czy szybciej jest postawić skrzynkę, czy zająć się wykończeniem wnętrz i komunikacją. Mężczyzna wyszedł z żoną na zewnątrz. Peter musiał wracać do pracy. Pam, jak sobie radzisz sama? Jej mąż spojrzał na nią z niepokojem. Powiedziano mi, że za trzy miesiące mogę spodziewać się dwutygodniowego urlopu. Wystarczy. Żona odpowiedziała zmęczona. Ktoś musi to wszystko robić. Poza tym nie noszę wiader z zaprawą, tylko sobie radzę. Uśmiechnęła się i pocałowała męża na pożegnanie. Wróciła do domu. Czyżby pogoda miała się zepsuć? Mruknął Peter, wyglądając przez okno. Drzewa za oknem zaczęły się kołysać na boki. Mąż był zadowolony. Wkrótce on i Pam mieli przeprowadzić się do nowego domu. Dla Petera była to wielka sprawa. Był zmęczony pracą w fabryce od kurzaczy, a ostatnio chciał osiąść w swoim prywatnym domu, założyć małą farmę i odejść z fabryki na dobre. Nie dość, że od kilku lat opóźniały się podwyżki jego pensji, to ciągle pojawiały się problemy z dostawami materiałów. Odejdę, powiedział głośno Peter. Kiedy dom będzie skończony, rzucę te próżnie. Nie mam już na to siły. Peter kupił tę ziemię wiele lat temu. Można powiedzieć, że był to jego prezent ślubny dla Pam. Jako chłopiec, Peter nie był zbytnio pociągany przez płeć żeńską. Odkąd pamiętał, zawsze pociągały go maszyny. Kiedy więc jego koledzy mieli już za sobą pierwsze romanse, facet był pokryty olejem opałowym, dłubiąc przy starym traktorze ojca, a potem wojsko, a tam i znowu technika. Po wojsku Peter zapisał się na studia jako mechanik. Wielu młodych mężczyzn z jego wioski już się ożeniło. Ale Peter wciąż studiował nauki ścisłe. W kołchozie nigdy nie znalazł dziewczyny, która by mu odpowiadała. Poddał się i wyjechał do miasta. Jego rodzice nie mieli nic przeciwko temu. I tak mijał rok za rokiem. Kiedy Peter zdał sobie z tego sprawę, miał już 31 lat. Wtedy zaczął myśleć, że czas się ustatkować. Miał już dość bycia kawalerem. W fabryce próżni pracowała kobieta o imieniu Pam. Była trzy lata starsza od Petera. Mężczyzna zaczął zauważać, że patrzyła w jego kierunku. Początkowo był nią onieśmielony, ale pewnego dnia zaprosił pan na randkę. Kobieta była już wtedy rozwiedziona i miała córkę z pierwszego małżeństwa. I co z tego? Pomyślał wtedy Peter. To moja własna wina. Wszystkie normalne dziewczyny były już dawno zajęte. Nie powinienem był tego tak długo przeciągać. Nie chodzi o to, że porędce zakochał się w PAM po uszy. Prawdopodobnie kierował nim pragmatyzm i pragnienie czegoś nowego. Z biegiem lat Peter znudził się technologią i chciał zmiany. Mężczyzna uznał więc, że PAM jest najodpowiedniejszą kandydatką do tego celu. Spotykali się prawdopodobnie od trzech miesięcy. Peter był już w domu PAM. W każdym razie skończyło się na tym, że oświadczył się kobiecie, że tak powiem. W tym czasie nie miał własnego mieszkania, więc zdecydowano, że Peter wprowadzi się do Pam i ostatecznie zbudują dom. Za zebrane pieniądze młody mężczyzna od razu kupił działkę na obrzeżach miasta. Mieszkanie Pam było bardzo małe, odziedziczyła je po ciotce, która mieszkała sama. Nie miała dzieci, a kiedy zachorowała, Pam zamieszkała z nią i opiekowała się nią. Na szczęście Oliwia, córka kobiety, okazała się bardzo spokojną dziewczyną. Dorastała bezpiecznie i wyszła za mąż w wieku dwudziestu lat. A kiedy Oliwia poła do męża, Peter i Pam, jak to mówią, żyli i żyli. Ale czuli się tak zmęczeni swoim mieszkaniem, że wykorzystali wszystkie pieniądze, które Peter zaoszczędził, aby zbudować własny dom. Pam zrezygnowała z pracy w fabryce przez ostatnie dwa lata, co sprawiło, że mężczyźni jeszcze bardziej zależało na szybkim ukończeniu domu. Trudno było powiedzieć, jak żyli Peter i Pam. Peter nie miał nic do porównania, więc wtedy wydawało mu się to w porządku. Już dawno przyzwyczaili się do siebie i prawie nigdy nie mieli żadnych konfliktów ani skandali. Peter wciąż myślał, że gdy tylko przeprowadzą się do własnego domu, on i jego żona wreszcie będą żyć codziennie spotykać się w tym samym pokoju. Z biegiem lat byli coraz bardziej zmęczeni. Coraz częściej mężczyzna spędzał czas w kuchni. Niedaleko stąd do rozwodu zażartował kiedyś przyjaciel Petera, Mike, który z nim pracował. Mąż i żona muszą się sobą interesować. Mike, ale my, jak to mówią, żyjemy dusza w duszę, nie kłócimy się, usprawiedliwiał się Peter. Peter, powiem ci coś. Ja przez wiele lat wyznawałem ogólnie przyjętą opinię, że jak pierwszy raz spotkasz swojego faceta i bzykniesz, to masz miłość na zawsze. Ślusarz podzielił się swoim doświadczeniem. A kiedy mieszkaliśmy z Natali przez 10 lat, byłem taki zmęczony. Była dobrą gospodynią i troskliwą matką. Ale w pewnym momencie dotarło do mnie, że patrzę na nią, a ona jest mi obca. Peter, przysięgam na Boga, nigdy nie patrzyłem na nikogo innego. Ale potem było tak, jakbyśmy przeżyli swój czas. I natychmiast pojawiła się pustka. Zacząłem obserwować Natali. Ona też nie zwracała na mnie uwagi. Widzę, że cierpi. Andrew, miałem dziesięć lat. Nie chcę już mieszkać razem. Wstydzę się wziąć rozwód, bo mamy dzieci i żadnych zewnętrznych powodów. Wytrzymaliśmy jeszcze trzy lata. Czuję się, no cóż, naprawdę nie do zniesienia. Nie chcę nawet wracać do domu. Zebrałem się na odwagę i postanowiłem porozmawiać z Natalii. Powiedziałam jej wszystko, co ochodziło mi po głowie. Siedzi tam, nie mówiąc ani słowa. Cała się trzęsę. Ale nie sądzę, że zrobiłem to na darmo. Zraniłem tylko Natal i. Przez długi czas nic nie mówiła, a potem chyba podjęła decyzję. Przepraszam, ale ja Cię nie kocham. Powiedziała cicho i odwróciła się. Kamień spadł mi z duszy. Nie masz pojęcia, jaką poczułem ulgę. Rozwiedliśmy się za obopólną zgodą. Staraliśmy się wyjaśnić wszystko dzieciom razem. Natal i nigdy nie zabroniła mi z nimi rozmawiać. A teraz przychodzą mnie odwiedzać. Więc rozwód nie zawsze jest czymś złym. Trzeba tylko dojść do tego punktu. I wtedy poznałem Lily. Jesteśmy razem od ponad dziesięciu lat. Peter, i powiem ci, że nie mam jej dość. Nie nudzę się z nią. Mimo, że nie mamy dzieci, dobrze się razem bawimy. Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, westchnął Peter. Coraz bardziej czuję, że może pan nie jest odpowiednią osobą dla mnie, ale potem przypominasz sobie, że ona i ja wkrótce wprowadzamy się do naszego domu. I to sprawia, że czuję, że wszystko się ułoży. Rób, co chcesz. Ale, jak rozumiem, niektórzy ludzie podświadomie zaczynają mieć kochanków, aby wszystko wyszło na jaw i mogli rozwieść się ze swoimi mężami lub żonami, odpowiedział Mike. Widziałem wiele takich sytuacji. Po rozwodzie prawie 99% byłych mężów lub żon zrywa ze swoimi kochankami. Myślę, że to taki psychologiczny mechanizm, kiedy nie kochasz danej osoby i nie możesz już z nią żyć, to szukasz powodu do rozwodu. A niektórzy ludzie, oczywiście nie wszyscy, mają kogoś na boku. W przeciwnym razie, po co to wszystko? Jeśli kochasz daną osobę i lubisz być z nią razem, nigdy nie pomyślisz o rozwodzie. Słowa przyjaciela odbiły się echem w duszy Petera. A on spędził cały dzień myśląc o tym i starając się jak najlepiej być uczciwym wobec siebie. Muszę tylko odpowiedzieć sobie na jedno pytanie. Czy kocham pam? Zapytał sam siebie i natychmiast spróbował odpowiedzieć: cóż, ona i ja żyjemy dobrze, nie kłócimy się. A poza tym wkrótce kupujemy dom. Nie to nie wystarczy. Krzyknął do siebie. Kocham pam czy nie? Czy mogę szczerze odpowiedzieć na to cholerne pytanie? Coś zaczęło wypływać na powierzchni jego świadomości. Mężczyzna poczuł silny strach. Peter stał się niespokojny i postanowił nie zadawać sobie więcej tego pytania. Od tego dnia całkowicie skupił się na domu. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że nie był jednym z tych śmiałków, którzy byli gotowi wybrać siebie i spojrzeć na swój wewnętrzny ból. To było coś, do czego Peter nie był wtedy zdolny. Mężczyzna wrócił do pracy. Miał jeszcze godzinę na dokończenie swoich spraw Po pracy ponownie pojechał w kierunku swojego domu Była prawie siódma, gdy zatrzymał się w pobliżu tymczasowego ogrodzenia Pam już na niego czekała Idziemy? Powiedziała zmęczona Peter, zatrzymajmy się w sklepie Musimy zrobić zakupy Pam, kochasz mnie? Zapytał nagle jej mąż i spojrzał uważnie na kobietę Peter, co to za głupie pytanie? Odpowiedziała mu z wyrzutem. W naszym wieku nie zadaje się już takich pytań. Chodź, idziemy. Piotr chciał zaprotestować, ale udał, że kaszle. Żona spojrzała na niego nieszczęśliwie. Jechali z powrotem w milczeniu. Każde z nich myślało o czymś innym. Peter spojrzał ukradkiem na Pam. Uśmiechała się do czegoś. Pam, co ty robisz? Jej mąż zapytał zdumiony: Czy coś jest nie tak? Zapytał Nie, to nic takiego odpowiedziała żona. Po prostu chłopaki są zabawni, mają czas na pracę i żarty To dobrze. Mężczyzna uśmiechnął się więc nie pozwalają ci się nudzić. Najważniejsze, że dobrze wykonują swoją pracę. Tak, nawet się o to nie martwię. Chłopaki są dobrzy. Ich brygadzista jest tak bystry, tak dobrze zna tajniki pracy, że aż miło popatrzeć. Pam zapewniła go. Peter, zbliża się szabas. Zapytała nagle moja żona. Nie wystarczy nam pieniędzy. Musimy też postawić ogrodzenie. Nie wiem. Mąż odpowiedział bez większego zainteresowania. Pam, jestem taki zmęczony pracą bez dnia wolnego. Pomyślałem, że zajmiemy się domem, żebym mógł trochę odpocząć. Nie mogę się doczekać, aż to skończę i będę mógł odejść. Peter, z czego będziemy żyć? Żona spojrzała na niego zszokowana. Będziesz musiał zainwestować więcej w dom. Pam, nie mogę zrobić tego wszystkiego sam odparł zdumiony Peter. Sprzedajmy twoje mieszkanie nie odpowiedziała natychmiast. A jeśli później będziemy potrzebować pieniędzy? A my ich nie mamy? Cóż, załóżmy farmę i zróbmy to razem, zaproponował mężczyzna. Peter, czy ty postradałeś zmysły? Żona spojrzała na niego ze zdziwieniem. Nie po to budowaliśmy dom, żeby kopać tu w błocie. Nawet o tym nie myśl. To po co nam to wszystko? Mężczyzna skrzywił się. Rób, co chcesz, ale jak tylko wprowadzimy się do domu, rzucę pracę i zajmę się drobiem. Pam rzuciła mężowi gniewne spojrzenie, ale mu nie odpowiedziała. Wpatrywała się w okno i nie odzywała się przez całą drogę. Tak to nie idzie dobrze, pomyślał Peter. Może to prawda. Nie ma między nami uczuć i czas coś z tym zrobić. A co z domem? Mężczyzna rozumował. Włożyłem w to wszystko tyle wysiłku, a teraz zostałem z niczym. Odczuwał silny wewnętrzny opór. Peter czuł się bardzo zmęczony. Zdarzało się, że pracował miesiącami bez dnia wolnego. Miał tradycyjny harmonogram pracy, a w soboty i niedzielę naprawiał samochody, także wieczorami. Wiązał więc duże nadzieje ze swoim domem. Myślał, że to będzie jak emerytura. Nie musiałby już nigdzie pracować. Wreszcie Peter mógłby robić coś, o czym marzył od lat. W rzeczywistości chciał zająć się drobiem. Nie obchodziło go, czy będą to kurczaki, czy gęsi. Wyobrażał sobie, jak hoduje małe pisklęta na dorosłe osobniki i sprzedaje je. Mieli prawie 15 akrów ziemi, więc jego plany wyglądały całkiem realistycznie. Minął kolejny tydzień i Peter zaczął zauważać, że pan coraz bardziej naciska go w sprawie pieniędzy. W końcu nie mógł już tego znieść. Ale ty też możesz pracować. Widzisz, że ciężko jest mi robić to wszystko samemu. Myślisz, że cały dzień leżę na kanapie i oglądam telewizję. Moja żona miała do mnie pretensje. Myślisz, że ciągłe sprzątanie i gotowanie to nie praca? To najcięższa praca. Zwłaszcza, że jestem już wykończony domem. Nie mam energii na nic innego. Więc zaczniemy mieszkać z tymczasową bramą? Mąż to zasugerował. A potem, kiedy będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy, dokończymy resztę. No, jak ty to sobie wyobrażasz? Żona spojrzała na niego zszokowana. Taki piękny dom, a on ma dziwne deski zamiast bramy. No nic, będziemy cierpliwi. Piotr był wściekły. Przecież zbudowaliśmy go dla siebie, a nie dla innych. Pam prychnęła i odwróciła się. Ostatnio Peter zauważył, że nie zgadzają się co do domu. Może nie powinniśmy byli go budować? Pomyślał sobie. Pam i ja ciągle się o to kłóciliśmy. Przez ostatnie kilka dni mężczyzna był szary jak chmura. Jego żona nie odzywała się do niego od kilku dni. A powodem było to, że nie chciał teraz przyjąć pracy, a ona potrzebowała nowej bramy. Peter, spójrz na to wszystko z zewnątrz. Mike próbował uspokoić przyjaciela. Boks został zbudowany całkowicie na twój koszt. Ciężko pracowałeś przez prawie dwa lata, aby zebrać te pieniądze. Pam jest bez pracy od ponad dwóch lat, a ty zapłaciłeś za cały wystrój wnętrza. Czy to prawda? Zgadza się. Więc dom jest twój. Cóż, mieszkam w jej mieszkaniu od lat. Mężczyzna zaczął wymyślać kontrargumenty. Nie miałem własnego mieszkania, kiedy się wprowadziłem. W porządku, rozumował przyjaciel. Mieszkasz w jej mieszkaniu, pracujesz i dajesz jej wszystkie pieniądze. Powiedz mi, że pieniądze, które zarabiałeś w fabryce i od czasu do czasu robiłeś szabaszki, wystarczyłyby ci na wynajęcie mieszkania i utrzymanie się. Myślę, że tak. Mężczyzna spojrzał na Mike'a niezrozumiałym wzrokiem. Do czego zmierzasz? Właśnie do tego zmierzam. Potem okazuje się, że pieniądze, które dałbyś na wynajem mieszkania, dałeś pan. Ale pieniądze, które mogłeś wydać na siebie, dałeś jej. Powiem ci coś jeszcze: gdybyś mieszkał sam, wciąż miałbyś pieniądze. Mógłbyś więc skombinować coś dla siebie. Więc mówisz, że płaciłem pan za jej mieszkanie przez cały ten czas. Czyżby. Peter podrapał się po głowie. Dokładnie tak. Uśmiechnął się jego przyjaciel. Okej, okay, bądźmy szczerzy, kobiety wykonują wszystkie prace domowe, męczą się z tym. Ale w dzisiejszych czasach kobieta nie może nie pracować. Chyba, że jej rodzice są milionerami. I tak próbują przeżyć za jedną pensję. Jest to po prostu niemożliwe. Dlatego kobieta nawet przez pół dnia może gdzieś pracować. Nie mówię o tym, kiedy w domu są małe dzieci, ale kiedy są już dorosłe, kobieta może przynajmniej posprzątać przez kilka godzin. A twoja pam z jakiegoś powodu myśli, że jest wyjątkowa, wychowała oliwie twoim kosztem, a teraz rzuca ci się na szyję, Peter. Tak nie można. Wszystko musi być równe. Słowa przyjaciela trafiły Petera tam, gdzie zabolały. Wiedział, że z Pam jest coś nie tak. Ale nie mógł z niej zrezygnować bez dobrego powodu. Co ja jej powiem? Mężczyzna pomyślał sobie. Pam, idź do pracy. Już jej to powiedziałem. Ona i tak nie chce. Nie powinienem był zaczynać tej całej sprawy z domem, ubolewał. Powinienem był rozwieść się z Pam i zacząć budować dom. Sprzedałem też dom rodziców. Czuję, że ten dom doprowadzi do jakiegoś końca. Ale jaki on będzie, dobry czy zły. Minęło jeszcze kilka tygodni i główne prace wewnątrz domu zostały zakończone. Peter wyszedł z pracy, by odebrać żonę. Pam nie była w nastroju, by wsiąść do jego samochodu. Pam, co się stało? Zapytał zaniepokojony. Źle się czujesz. Nic mi nie jest. Odpowiedziała ostro. Pospiesz się, idziemy. Jestem dziś naprawdę zmęczona. Peter chciał porozmawiać z żoną, ale pam natychmiast ucinała wszystkie jego pytania. Mówiłam ci, jestem zmęczona, mam dość tego, że mnie podrywasz. Możesz zostawić mnie w spokoju. krzyknęła. Mężczyzna spojrzał na nią zdumiony. Po raz kolejny udawał, że nic się nie dzieje. W końcu nadszedł dzień, w którym dom został ukończony. Pieniądze ze sprzedaży domu rodziców, jak mówią, wystarczyły na pokrycie kosztów. Przynajmniej tak pam powiedziała swojemu mężowi. Mężczyzna był zachwycony. Ostatnio coraz trudniej było mu przebywać z żoną w jednym pokoju. Kobieta kręciła na niego nosem i nie chciała o niczym rozmawiać. Wszystko szło dobrze, ale podczas przeprowadzki Peter i jego żona pokłócili się. Pam wściekła się na niego o starą kanapę. Pam, to nie jest wygodne do spania. Dlaczego wnosimy ją do domu? Mój mąż nie zrozumiał. Chcesz spać na podłodze? Była oburzona. Kazałam ci zarabiać w szabas. Nie chciałaś. Więc nawet nie marsz o miękkim łóżku. Ale któregoś dnia dostanę pensję, więc kupię nowe łóżko. Sprzeciwił się Peter. A na ogrodzenie? Skąd w takim razie weźm drugemy pieniądze krzyknęła na niego gniewnie żona Będziemy musieli od kogoś pożyczyć Wiesz pan nie wytrzymał mąż Kupię sobie łóżko za własne pieniądze A jak chcesz nową bramę to idź do pracy W końcu powiedział żonie co miał do powiedzenia Ach to jest to Oczy kobiety nabiegły wściekłością W takim razie nie wprowadzę się do tego domu Wyrzuciła swoje rzeczy na śmietnik. Cóż, nie rób tego. Peter nie spodziewał się po sobie takiej odpowiedzi. W takim razie sam tam zamieszkam. Mężczyzna spakował swoje rzeczy, załadował je do samochodu i pojechał do domu. Po drodze kupił łóżeczko, które stało się jego jedynym meblem. Przez prawie dwa tygodnie Pam i jej mąż nie odzywali się do siebie. Zdała sobie sprawę, że zaczyna przesadzać. Co za idiota. Dlaczego on nie dzwoni? pomyślała. Będziesz mnie przepraszać. Żona była wściekła, ale Peter był zupełnie obojętny na jej mentalne komunikaty. Wręcz przeciwnie, wydawało mu się nawet, że bez pam łatwiej mu się oddycha. Był całkowicie pochłonięty planowaniem swojego podwórka. Był tym tak pochłonięty, że zapomniał o żonie. Peter. Pam nie wytrzymała i zadzwoniła. Czy ty w ogóle nie masz sumienia? Włożyłem tyle pracy w ten dom, a ty nawet nie potrafisz tego docenić. Co ja takiego zrobiłem? Mężczyzna był zaskoczony. Nie chciałem dalej spać na starej, niewygodnej kanapie, która już zdążyła złamać mi kręgosłup. To moja niewdzięczność. Tylko ty od dawna spędzasz noce na bardzo wygodnym, miękkim materaku. I nigdzie nie pracujesz. Peter poczuł się jakby wyskoczył mu z czegoś korek. Nie mógł ukryć złości, która narastała w nim przez lata. Nie bał się już powiedzieć tego żonie prosto w twarz. Ale ja ci nie mówiłem, żebyś nie kupowała łóżka. Kobieta stawiała opór. Powiedziałem, że nie teraz, a ty wywróciłaś wszystko do góry nogami. Piotr, nic dla ciebie nie zrobiłem przez ten cały czas. Gra w manipulacje trwa. Dlaczego mi to robisz? Pam, co ja ci robię? Peter nie mógł się powstrzymać. Czy ja czegoś od ciebie żądam? Niczego od ciebie nie chcę, przyznał szczerze. Możesz mieszkać w moim domu albo nie. W czym problem? Widzisz, sprawiłeś, że to nie jest nasz dom, tylko twój. Więc ja się dla ciebie nie liczę. Żona naciskała na męża. Co za stek bzdur. Peter chciał się rozłączyć. Czy ja ci to powiedziałem? Czy wyrzuciłem cię z naszego domu? Przenieśmy teraz twoje rzeczy z mieszkania, ale bez starej kanapy. Dobrze, odparła wesoło Pam. W takim razie poczekam na ciebie. Głos kobiety natychmiast się zmienił. Peter zadzwonił po samochód i razem z kierowcą go załadowali. Mężczyzna nie chciał zabierać tych wszystkich śmieci, więc nalegał, aby wszystkie stare meble i kilka innych rzeczy zostało w mieszkaniu Pam. Kobieta była zadowolona, gdy mężczyźni rozładowywali jej meble. No, Peter, szczęśliwej przeprowadzki Mike wręczył przyjacielowi paczkę. Niech twój nowy dom nade twojemu życiu nowy kierunek. Życzył. Dziękuję, podzękował przyjaciel. Przykro mi, ale nie mogę zrobić parapetówki. Musimy zebrać pieniądze na nową bramę. Tak i znowu wszystko zależy od ciebie, Peter. Mam nadzieję, że ta cała sprawa z Pam dobrze się skończy, westchnął mężczyzna. Mam nadzieję, że najgorsze już za nami, uśmiechnął się Peter. Pokłóciliśmy się z nią już w dniu przeprowadzki. Wiesz, na chwilę nawet o niej zapomniałem, zaśmiał się. Ale potem zadzwoniła Pam i się wtrąciła. I chyba jej się udało, jego przyjaciel spojrzał na niego z uśmiechem. Ale znowu nie na twoją korzyść. Nie wiem na czyją korzyść, ale ona i ja się pogodziliśmy, odparł wesoło Peter. Udało mi się wycisnąć moją starą kanapę z nowego domu. Boże, ile lat można spać na tej skrzyni? Nie masz pojęcia, jakie to było niewygodne. Nie zdziwiłbym się, gdybyś odziedziczył ją po cioci. Pam. Śmieje się ślusarz. Tak. Wtrącił się jego kolega. I pewnie dostała to po prababci. Więc myliłem się, chwaląc go tak bardzo. To bardzo zaszczytny rarytas. Gdyby był tak cenny dla pam, sama by na nim spała. Mike nie mógł się powstrzymać i powiedział: naprawdę. Takie rzeczy są tylko dla robotników. Peter westchnął. Tak przy okazji, ona ma bardzo miękkie łóżko. Mam tylko jedno pytanie: mężczyzna spojrzał na niego szyderczo. Dlaczego jest to łóżko jednoosobowe? W ogóle nie byłeś tam brany pod uwagę. Cóż, zawsze mi mówiono, że w małym mieszkaniu takie łóżko się nie zmieści. Ale stara kanapa i pojedyncze łóżko mogą się dogadać. Wiesz co mam na myśli, stary. Prawie miesiąc później Peter i Pam mieszkali już w nowym domu. Każde z nich przeniosło się do własnego pokoju. Wydawało się, że nikt już sobie nie przeszkadza. Kobieta zaczęła zajmować się domem, a mężczyzna nadal wykonywał swoje obowiązki, jeżdżąc do pracy w fabryce. Napięcie między nimi nieco opadło, ale mąż się cieszył. Teraz każdy jest zajęty swoimi sprawami. Nikt nie dokucza sobie nawzajem, więc można się trochę zrelaksować. Kwestia gospodarstwa domowego nie była do końca rozwiązana, a mężczyzna wciąż był na etapie planów. I wszystko pewnie toczyłoby się tak dalej, gdyby nie jeden nieprzewidziany incydent. Piotrze, ktoś musi jechać do Moskwy, prawda? Dyrektor spojrzał błagalnie na montera i mechanika w jednej osobie. Po pierwsze, nie pojedziesz sam. Po drugie, dostaniesz premię za całe to zdenerwowanie. Co ja mam z nimi zrobić? Pracownik spojrzał na niego w szoku. Ty wysyłasz kogoś kompetentnego, a co ze mną? Nie mam języka w gębie. Będą mnie o coś pytać. A ja będę stał i milczał. Już trzeci dzień dyrektor próbował namówić Piotra na wyjazd do Moskwy. Odbywał się tam kongres z okazji jakiejś okrągłej rocznicy. W całym kraju podniósł się krzyk, żeby jednego z najlepszych pracowników zakładów próżniowych i rentgenowskich przydzielić i wysłać do stolicy. A ponieważ takich zakładów w kraju było niewiele, liczono wszystkich przewidzianych pracowników. Peter zupełnie nie rozumiał, dlaczego akurat jemu przypadł ten przywilej. Mężczyzna nie był szczególnie rozmowną osobą, nigdy nie pracował w wesołych firmach. Ale Alex upierał się, że to on musi jechać na spotkanie do Moskwy. Dałem sobie z nim spokój. Peter poskarżył się swojemu przyjacielowi. Mike, wiesz tu wszystko lepiej ode mnie. Dlaczego nie pojedziesz zamiast mnie? Peter Alex powiedział, że napisał podanie na twoje nazwisko. Teraz już nic nie możesz zrobić, westchnął mężczyzna. Zanim napiszesz podanie, powinieneś najpierw zapytać. Ślusarz nie mógł się uspokoić. Co ja mam teraz zrobić? Umrzeć. Co się z tobą stanie? Przynajmniej pojedziesz zobaczyć stolicę. Mike roześmiał się. Dyrektor płaci za wszystko, a po przyjeździe da ci premię. Więc nie martw się, przynajmniej zmienisz scenerię. Peter szalał od kilku dni. Był, że tak powiem, ziomałem. A tu Moskwa i prawie dwudniowa podróż pociągiem. Ale nie było nic do roboty. Peter zaczął więc pakować się do podróży. Peter tak się cieszę. Pam skakała po swoim mężu. Ile dni cię nie będzie? Cóż, policzmy. Jej mąż odpowiedział niechętnie. Dwa tam i dwa z powrotem. I jeszcze trzy dni w Moskwie. Wow! To co, cały tydzień? Ucieszyła się. Przynajmniej nie zatrzymuj się tam w hotelu. Idź na plac Czerwony. Nie ma tam zbyt wielu znanych miejsc. Ja też bym z tobą pojechała. Byłbym taki szczęśliwy, gdybyś pojechała, zamiast mnie westchnął Peter. Nie chcę iść na plac Czerwony ani do muzeów, chcę zostać w domu. Nadszedł dzień wyjazdu. Rano Peter był bardzo zdenerwowany. Pożegnał się z żoną i zadzwonił po taksówkę. Oczekiwanie na pociąg wydawało się wiecznością. W końcu wszedł do wagonu i z ciężkim sercem udał się na swoje miejsce. Mężczyzna miał lęk wysokości, więc nie mógł lecieć samolotem. Z kolei zastępca dyrektora, który miał reprezentować zakład wraz z Peterem, miał polecieć do Moskwy pojutrze wieczorem. Mężczyzna w pociągu musiał więc podróżować sam. Była prawie trzecia po południu, a Peter wpatrywał się w okno. Mężczyzna był absolutnie przerażony. Tylko kilka razy w życiu podróżował pociągiem. I to wtedy, gdy podróżowali do iz wojska. Nie lubił zbytnio podróży pociągiem. Przepraszam, pozwolisz mi zjeść lunch. Usłyszałem głos z góry. Muszę rozprostować nogi, bo nie mogę już leżeć. Tak, proszę odpowiedział Peter. Jeśli chcesz, to sobie pójdę. Zaproponował nieznajomemu. Nie skądże. Kobieta zeszła na dół. Ja wręcz przeciwnie, zapraszam do siebie. Naprawdę nie chcę, odparł sąsiad z pobladłymi ustami. Kręci mi się w głowie od pociągu. Anu spójrz na mnie powiedziała szybko kobieta. Boli mnie tutaj zaczęła naciskać na moją głowę. Tak, masz ucisk. Zaraz ci pomogę. Sąsiadka szybko wyjęła coś z torebki i podała Peterowi kilka tabletek i szklankę wody. Tak masz zarumienione policzki, powiedziała po dziesięciu minutach. Jak się czujesz? Czujesz się lepiej. Tak odpowiedział pasażer i poczuł ciepło rozchodzące się po całym ciele. Musiałeś być zdenerwowany, zasugerowała kobieta. Pociągi zwykle wywołują chorobę lokomocyjną, chyba że jest zbyt gorąco. Jest pani lekarzem. Peter zapytał z zainteresowaniem. Tak szybko przywróciłaś mi zmysły, uśmiechnął się. Kobieta odpowiedziała i zaczęła wyjmować coś z torby. Więc jeśli nie chcesz znowu zachorować, dołącz do mnie. Ja też mam coś ze sobą. Mężczyzna zrozumiał i zaczął wyciągać swoje zapasy. Będę z tobą szczera, nie lubię jeździć do Moskwy, westchnęła sąsiadka, biorąc kęs swojego ciasta. Mieszkałam tam tyle lat. A na starość już mi się znudziło. Pracowałaś w Moskwie. Piotr spojrzał na nią. Pewnie w szpitalu, na intensywnej terapii. W przeszłości byłem chirurgiem. Spokojnie odpowiedziała rozmówczyni. Jest zalew ludzi, jeden po drugim. Nawet nie sposób zliczyć, ile osób dziennie się ratuje. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że tylko mężczyźni pracują jako chirurdzy. Mój sąsiad wiercił się w fotelu. Dlaczego nie? Są przecież kobiety. Jest ich oczywiście mniej, ale są. Uśmiechnął się rozmówca. Ale to piekielnie ciężka praca. Niektórzy mają nerwy ze stali, ale mój by tego nie wytrzymał. Nawet sobie nie wyobrażam, jak to jest cały czas kogoś ratować, przyznał Peter. Nie dałbym rady. Tak, to bardzo trudne. Nawet gdy zdajesz sobie sprawę, że nie mogłeś uratować tej osoby, to wciąż cię to dręczy. Zawsze myślisz, że powinieneś był zrobić coś inaczej. Ale właśnie o to chodzi, że nie można było tego zrobić inaczej. I za każdym razem masz nadzieję na cud. Wiesz, zanim cię poznałem, myślałem, że cierpimy w naszej fabryce próżni. Ale teraz zdaję sobie sprawę, że nie mamy zupełnie nic, pomyślał pasażer. W takim razie porozmawiajmy o czymś innym. Zasugerowała kobieta, zmieniając temat Mam na imię Lily Jadę do Moskwy, można powiedzieć, w interesach Od kilku lat nie mogę rozwiązać kwestii mieszkania Po rozwodzie mój mąż zawsze pozywa mnie o mieszkanie Nie chcę być uczciwy Pracowaliśmy razem, mieszkaliśmy razem Po rozwodzie wszystko jest dla niego To dlatego wyjechałaś z Moskwy Tak powiedział Peter Przepraszam, to chyba nie moja sprawa. Nawet nie wiem, co ci powiedzieć odparła szczerze kobieta. Myślę, że jest i nie jest. Po prostu byłam tak zmęczona psychicznie i fizycznie, że w pewnym momencie zapragnęłam ciszy. I tak nie miałam życia rodzinnego z mężem. Nie miałam czasu na dzieci i nigdy ich nie mieliśmy. Aby pracować jako lekarz, partner życiowy musi robić coś podobnego. Inaczej nie da się razem żyć. Przez lata próbowałam łączyć pracę z rodziną, ale się nie udało. Po prostu odwlekaliśmy rozwód jak wszyscy inni. A kiedy to zrobiliśmy, miałem już 45 lat. Pewnego ranka obudziłem się i zdałem sobie sprawę, że nie dam rady. I po prostu rzuciłem to wszystko. Wykorzystałem wszystkie pieniądze, które miałem, aby kupić mały dom w wiosce niedaleko miasta. Mieszkam tam od tamtej pory i uwielbiam to miejsce. Jest takie ciche. Tak, to smutna historia, westchnął Peter. Szczerze mówiąc, ostatnio dużo o tym myślałem. Czy konieczne jest dalsze utrzymywanie rodziny, jeśli miłość zniknęła i każdy żyje własnym życiem? Nie odpowiedziała szybko kobieta. Ale nie można do tego dojść teoretycznie. To jak żarówka, która musi się zapalić. Nawet fakt, że mój mąż miał kochankę, nie mógł sprawić, żebym od niego odeszła myślę o tym teraz i nie mogę zrozumieć siebie w tamtym czasie. Ale żyłam tak nie jeden rok, ale prawie dekadę. Więc nawet oszukiwanie nie zawsze może być spustem, który pociąga za spust. To coś, do czego trzeba dojść samemu. A każdy ma swoją własną oś czasu. Peter sam nie rozumiał dlaczego, ale łatwiej mu było porozmawiać z zupełnie obcą osobą. Lily w tym momencie czuła to samo. Kobieta wiedziała, że wyjdą razem na peron w Moskwie i już nigdy w życiu się nie spotkają. Wiesz, kiedy przeprowadziłam się z Moskwy do mojej wioski, przeżyłam silny szok. I nie była to tylko kwestia wielkości. Na początku nie rozumiałem, gdzie mam się ulokować. Obudziłem się, a moje ręce czuły się tak, jakby sszywały nacięcie, które zrobiłem. Ciągle widziałem siebie na stole operacyjnym. Chciałem znów zacząć operować. Zacząłem dowiadywać się, czy w najbliższym mieście nie jest potrzebny chirurg. A potem nagle odpuściłem i wyraźnie poczułem, że będę musiał zacząć wszystko od nowa. Nawet sobie nie wyobrażasz, co przyszło mi do głowy. Kupiłam sobie krowę, zaśmiała się głośno Lily. Boże, nawet tego nie pamiętam. Bałam się do niej zbliżyć. Wszyscy sąsiedzi się ze mnie śmiali. A ja myślałam, że najtrudniejszą rzeczą w życiu jest przeprowadzanie operacji, ale okazuje się, że dojenie krowy. Och, ile ona mi wtedy nerwów napsuła. Ale im dalej, tym robi się ciekawiej. Kiedyś miałem zamiar robić sery, i tak mi się ten pomysł spodobał, że zacząłem grzebać w internecie na temat tego, jak powstają sery. I trzy lata później jestem serowarem. Oczywiście nie stałem się jeszcze profesjonalistą, ale w końcu sprzedałem swoją krowę. Moi sąsiedzi dają mi mleko. Więc ja i dwóch innych facetów, którzy dla mnie pracują, robimy z niego ser. Tak potoczyły się moje losy. Wow! Peter spojrzał na kobietę ze zdumieniem. Nie mogę się zdecydować na tuzin kurczaków. A ty za jednym zamachem odmieniłaś swoje życie. Nie żałujesz tego. Spojrzał na nią zaciekawiony. Nie, nie o Moskwę, nie o szpital, nie o męża uśmiechnęła się. Powiem ci prawdę, teraz czuję się szczęśliwa. Po prostu żyję. Nie robię żadnych specjalnych planów. Wiesz, tyle razy byłam oszukiwana, kiedy nie dostawałam pieniędzy. Mówiłem sobie i co z tego. Zobaczymy, co się wydarzy. I w jakiś cudowny sposób działy się rzeczy, które były dla mnie o wiele bardziej przydatne. Pewnego dnia nie otrzymaliśmy zapłaty za całą dostawę. Oczywiście miałem nadzieję, że odzyskam pieniądze od policji. Ale tak się nie stało. W końcu musiałem pożegnać się z całą sprawą. Dokładnie tydzień później zadzwonił do mnie nowy klient z ogromnymi wymaganiami. Zaczęliśmy współpracować i nie ma dla mnie bardziej niezawodnego partnera. Do dziś nigdy się nie zawiedliśmy. A on bierze ode mnie prawie 80% wszystkich towarów. Nie wiadomo więc, jaki żal kryje się za szczęściem, które cię czeka. Zlili droga do Moskwy poszła łatwo, a Peter nawet nie zauważył, jak zbliżyli się do stolicy. Mężczyzna pomógł jej wnieść rzeczy na peron. Cóż, Peter, jestem bardzo wdzięczna za twoje towarzystwo. Dziękuję za wysłuchanie mnie przez całą drogę zaśmiała się. Jak Bóg da, jeszcze się spotkamy. Miłego pobytu w Moskwie. Pożegnała się ze znajomą. Lily, mnie też było bardzo miło uścisnął jej dłoń Peter. Dziękuję za serdeczne rozmowy, za szczerość. Mężczyzna wynajął taksówkę, tak jak powiedział mu dyrektor. Półtorej godziny później stał przed wejściem do ogromnego hotelu. Strach Petera znów do niego powrócił i był bardzo zdezorientowany. Ale recepcjonista przyszedł mu z pomocą i pokazał mu jego pokój. Mój Boże, można się tu zgubić. Mruknął mężczyzna. Zostały mi trzy dni życia, ale dziś wieczorem miał do niego dołączyć zastępca dyrektora. Wciąż trzeba było długo czekać, więc Peter wyszedł na zewnątrz. Najważniejsze dla mnie to pokazać tę kartę na wypadek, gdybym się zgubił, obracał w dłoniach kartonik z adresem hotelu. W końcu muszę coś zjeść, bo inaczej umrę tu przed wieczorem. Reszta dnia była dla Petera niczym niezwykłym. Starał się nawet niczego nie pamiętać. Następnego dnia po przyjeździe jego zastępca dyrektora zabrał go do metra, co zajęło im dużo czasu. W końcu, gdy wysiedli, Stefan poinformował go, że są już na miejscu. Pierwszego dnia odbyła się jakaś prezentacja w dużej sali. Od czasu do czasu wywoływano jakieś osoby na scenę i wręczano im certyfikaty i paczki z jakimiś prezentami. Peter dostał swój i nawet nie słuchał tego, co mówili prelegenci. Wieczorem, po zakończeniu kongresu, zorganizowano bufet dla gości, a Peter i zastępca dyrektora zjedli dobry posiłek. Masz, włóż to do torby. Jakiś mężczyzna podszedł do Petera. Wszyscy tak tu robią. Te wszystkie dobre rzeczy, dlaczego miałyby się zmarnować? Wicedyrektor wepchnął coś do dwóch toreb. Peter nawet na niego nie spojrzał. Słowa Lily o fabryce sera wciąż krążyły mu po głowie. Mężczyźnie tak bardzo spodobał się ten pomysł, że odsunął na bok nawet kurczaki. Peter, co ty na to? Chodźmy podzękować i wracajmy do domu zaproponował Stefan, jego policzki płonęły od alkoholu. Mam jeszcze coś dla nas w pokoju, zarechotał, marszcząc butelki w torbie. Następnego dnia wicedyrektor nie mógł wstać z łóżka. Wczoraj dalej świętował sam w pokoju. Peter odmówił darmowej wódki. Kilka kieliszków wina w zupełności mu wystarczyło. Cóż, widziałem Moskwę powiedział smutno Peter, spoglądając na sąsiednie łóżko, w którym chrapał Stefan. Mężczyzna wyszedł z hotelu i postanowił się trochę przejść. Nie potrafił się zbyt dobrze orientować, więc nie mógł skorzystać z metra. Włóczył się po okolicy, zaglądając to do jednego, to do drugiego sklepu. Ale wszystkie jego myśli były zawsze zajęte nowymi pomysłami. Znajomy z pociągu całkowicie zmienił jego wyobrażenie o tym, co może, a czego nie może robić. A raczej chodziło o zdolność człowieka do wzięcia wszystkiego wyrzucenia wszystkiego i rozpoczęcia wszystkiego od nowa, a nawet zupełnie innej rzeczy. Dla Petera było to coś niezrozumiałego, ale i pociągającego. Mężczyzna poczuł wewnętrzny impuls. Przecież ja też mógłbym rzucić wszystko i zrobić coś innego. Krążyło mu to po głowie. Tak, to będzie trudne, zdaję sobie z tego sprawę. Ale najważniejsze to iść do przodu bez względu na wszystko. Wieczorem zastępca dyrektora opamiętał się. Wyjął pozostałe butelki i jedzenie i kontynuował świętowanie przyjazdu do Moskwy. Musiał wyjechać jutro wcześnie rano i Piotr obawiał się, jak sobie z tym poradzi. Ale ku jego zaskoczeniu, Stefan był, jak to mówią, dobry jak ogórek przed ósmą. Uśmiechał się radośnie. Wycieczka do Moskwy przebiegła pomyślnie i był gotowy, by zdać z niej relację dyrektorowi szkoły. Peter, weźmiesz taksówkę prosto z hotelu i zawiezie cię na dworzec kolejowy. Pożegnał się słowami, nie spóźnij się. Jego ostatnie słowa zabrzmiały jak kpina. Tak, widziałem Moskwę, westchnął Piotr z irytacją w głosie. Kiedy jego towarzysz wyszedł, mężczyzna spakował wszystkie swoje rzeczy i udał się na dworzec kolejowy z wyprzedzeniem. Siedział już w poczekalni, gdy mignęła mu przed oczami znajoma twarz. Lily. Krzyknął i podniósł rękę. Już jestem. Wstał i pomachał tak mocno, jak tylko potrafił. Wow, powiedziała kobieta ze zdziwieniem. Zupełnie zapomniałam, że powiedziałeś mi, że wrócisz dzisiaj do domu i znowu zawiodłam. Więc postanowiłam tu nie zostawać. I mam podejrzenie, że ty i ja znów będziemy podróżować tym samym pociągiem. Interesujące jest to, w którym wagonie podróżujesz? W jej oku pojawił się błysk. Czwartym, brzmiała jedyna odpowiedź petera. A jaki jest twój? Wstrzymał oddech. Czy to ten sam? Kobieta roześmiała się głośno. Ciennęła do torebki i wyciągnęła bilet. To po prostu niewiarygodne. Mężczyzna spojrzał na jej bilet. Czy coś takiego istnieje? Jak widać, tak. Nie mogła się uspokoić. Tylko teraz jesteśmy na różnych końcach wagonu. Udało mi się zająć dolne siedzenie, nawet jeśli było przy toalecie. Zjemy więc dziś razem kolację. Peterowi łatwo było rozmawiać z nową znajomą. Może dlatego, że od początku była szczera. On też niczego nie ukrywał, ale mogli rozmawiać o wszystkim. Peter, nie zgadzam się z tobą powiedziała kobieta. Ale tak właśnie powinno być. Gdybyśmy mieli taki sam punkt widzenia na wszystko, to o czym mielibyśmy rozmawiać? Ale widzę, że się ze mną nie zgadzasz. Próbuję spojrzeć na to pytanie z innej perspektywy. Zastanawiam się, czy w ogóle można spojrzeć na rzeczy w ten sposób. To wszystko jest dla mnie takie dziwne, odpowiedział jej mężczyzna. Całe życie wbijano nam do głowy, że bliscy ludzie, czy to mąż i żona, czy przyjaciele, powinni mieć takie samo zdanie i nie należy go przekraczać ani negować. Bo inaczej na pewno dojdzie do kłótni Tak, właśnie takie standardy rujnują nam życie Lily uśmiechnęła się Jaki jest sens wspólnego życia? Czego nowego możemy się od siebie nauczyć? Wiesz, najlepsze lata naszego wspólnego życia z mężem Były wtedy, gdy kłóciliśmy się bez końca Oczywiście, czasami było to absurdalne We wszystkim potrzebna jest równowaga Ale mimo to, kiedy wyrażałem swój punkt widzenia a on wyrażał swój. Wyraźnie zdawaliśmy sobie sprawę, że teraz poszerzyliśmy nasze spojrzenie na konkretny problem i łatwiej było nam go rozwiązać właśnie wtedy, gdy wyrażaliśmy swoje pomysły. Mogliśmy dojść do wspólnej opinii, a nie odwrotnie. Z czasem jednak bardzo się zmęczyliśmy. Ja swoją pracą, a on swoją. Przestaliśmy postrzegać siebie nawzajem jako szansę. Dlatego William zaczął szukać zrozumienia na boku. W żadnym wypadku nie twierdzę, że winę za rozwód ponosi mój mąż. Po prostu wzięliśmy od siebie wszystko, co mogliśmy i powinniśmy byli przyznać się do tego na czas. Ale tego nie zrobiliśmy. Potrzebowaliśmy więc ujścia. Ja stałam się bardziej pochłonięta pracą, a on zaczął szukać łatwych, romantycznych związków. Tak, gdybym tylko miał takiego kota. Jak powiedział ojciec wujka Fedora w prostokwaszino, nie ożeniłbym się z tobą, uśmiechnął się Peter. Naprawdę, gdybym wcześniej patrzył na życie w ten sposób, może już dawno zdałbym sobie z czegoś sprawę. Jestem zmęczony własnym marudzeniem. Nic nie mogę z tym zrobić. Wszyscy tacy jesteśmy. Kobieta odpowiedziała: Jak już mówiliśmy, każdy ma swój czas. Niektórzy widzą od razu, a niektórzy muszą czekać. Wiesz, co jest największym problemem w życiu? Zadała pytanie swojemu rozmówcy. A widząc, że jest zakłopotany, sama na nie odpowiedziała to brak cierpliwości. Nie jesteśmy w stanie czekać, aby oprzeć się wszelkim przeciwnościom. Musimy rozwinąć nieskończoną cierpliwość. Pomyśl o jednym przykładzie ze swojego życia, w którym nie chciałeś czekać i podjąłeś działanie. A potem okazało się, że była jeszcze lepsza opcja. I przegapiłeś ją z powodu swojej niecierpliwości. Tak, mężczyzna potwierdził to wiele razy. Czasami myślę, że wyszłam za mąż w złym momencie, ale byłam już po trzydziestce i zaczęłam panikować. Wtedy myślałem, że każda dobra dziewczyna będzie dla mnie dobra. W ogóle nie rozumiem słowa dobra. Lily spojrzała na niego błagalnym wzrokiem. Co to takiego? To cały zestaw rzeczy. Przykładów może być ponad sto, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. I teraz pytanie: Czy takie dziewczyny naprawdę istnieją? Nie, Peter spuścił głowę. Teraz zdaję sobie sprawę, że nie. Może dziewczyna, której szukasz, jest bardziej podobna do tej tutaj. Tak, to jest bliższe rzeczywistości, potwierdziła Lily. To znaczy, może być też taką dziewczyną, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest zła. Powiedzmy, że dziewczyna pali. Ponownie nie twierdzę, że tak powinno być lub że jest to zdrowe. Ale w tych stu punktach dobrych dziewczyn stoi jedna z nich, że nie powinna palić. I z tym to nadpisuje wszystko, i ona jest automatycznie zła jak cholera. Ale palić czy nie palić to sprawa osobista. W ostatecznym rozrachunku człowiek krzywdzi bardziej siebie niż innych. A tego szaleństwa jest tam mnóstwo. Och, Lili, powiedział Peter wzburzonym głosem. Z jednej strony jestem radosny w środku, z drugiej jestem zdruzgotany. Nigdy wcześniej nie myślałam o życiu w ten sposób. Ale to naprawdę pomocne usłyszeć opinie innych ludzi. Tej nocy Peter prawie w ogóle nie spał. Ciągle myślał o tym, co opowiedział mu jego nowy znajomy. To po prostu ma sens, by nie komplikować spraw, pomyślał. Oto pan wkracza w moje życie. Nie jest zła, nie jest zła, jest po prostu taka, jaka jest. Okazuje się, że była mi do czegoś potrzebna. Ale co, jeśli czas minął i wykonaliśmy dla siebie nawzajem swoją pracę? Czy jest sens kontynuować związek? Teraz mogę zdecydowanie przyznać, że pan mnie nie kocha, ponieważ jest to jasne ze sposobu, w jaki mnie traktuje. Więc jaki to ma sens? Czy jest jakiś sens w kontynuowaniu tego? Może okazaliśmy już sobie nieskończoną cierpliwość i możemy sobie odpuścić? Mężczyzna wyraźnie zdał sobie sprawę, że wraca do domu zupełnie inną osobą. Peter zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie zerwać relacji z Pan od razu ale stopniowo będzie się od niej oddalał, gdy będzie to możliwe bezboleśnie. To byłoby jedno, gdybym nie kochała. Myśli w jego głowie nie ustawały. Wtedy mógłbym żyć z nią dla tej miłości. Ale ciągnięcie starej, stuletniej kanapy, na której nigdy nie chciała spać, do nowego domu tylko po to, by zaoszczędzić na mnie. Co to może być za miłość? Nie pracować przez ponad dwa lata i mieć nadzieję, że nadal będę ją utrzymywał. Jaki rodzaj miłości może tu być? Lili i Peter dużo rozmawiali. To było tak, jakby mężczyzna oddychał swobodnie po raz pierwszy w życiu. Szybko minął też drugi dzień i mężczyzna przygotowywał się do wyjścia. Cóż, Peter, jeśli chcesz, odwiedź nas z żoną, zaproponował znajomy. Poczestuję takim pysznym serem. Będziesz zachwykony. I to nie są przechwałki. Udało mi się znaleźć stary przepis to przepis według którego ser jest boski Lily dziękuję ci Tak wiele dla mnie zrobiłaś powiedział wesoło Peter Może jeśli Bóg da jeszcze się spotkamy powtórzył jej słowa Pociąg powoli ruszył a Lily machała do mężczyzny przez okno On również machał do niej przez długi czas Nie mogę w to uwierzyć Czuję się jakbym przeszła kurs u profesjonalnego psychologa Teraz chcę żyć Oczy Petera rozbłysły szczęściem. To jest to. Kupię sobie trochę kurczaków. Ale ser to coś, czego chciałem spróbować. Nie mam jeszcze na to środków. Mogę zacząć od drobiu, a potem zobaczymy, postanowił sam do siebie. Mężczyzna udał się do samochodu z taksówką Hondy i poprosił o odwiezienie do domu. Co słychać w stolicy? Dziadek zapytał pasażera. Byłem tam kiedyś sto lat temu. Pewnie do tej pory wszystko się zmieniło. Pam przez lata nie wiedziała, co robić. Kiedy Oliwia mieszkała z nimi, tolerowała obecność Petera w swoim mieszkaniu, ale po ślubie nie mogła znieść życia z nim. Z jednej strony chciała rozwieść się z mężem, z drugiej strony stanęła przed niezbyt przyjemną perspektywą. Pam od dawna chciała rzucić pracę w fabryce próżni i przejść na pełne wsparcie męża. Ale tylko w peterze nie widziała tego, o czym marzyła od wielu lat. Mamo, wujek Piotr to dobry człowiek. Córka powiedziała jej kiedyś: Nie wiem, czego ty chcesz od życia. Nie chodzi o to, że dziewczyna w ogóle nie lubiła swojej matki, ale nigdy nie było między nimi przyjaźni. Dlatego, gdy tylko na drodze Oliwii stanął solidny facet, natychmiast za niego wyszła i wyprowadziła się od matki. Pam była naprawdę szczęśliwa. Wciąż myślała, że Oliwia jest w zmowie z Peterem, że oboje ją gnębią. Ten sposób myślenia był dla niej bardzo korzystny. Tak się złożyło, że we własnych oczach zawsze wyglądała jak ofiara, a jej mąż i córka byli znienawidzonymi agresorami. Prawdę mówiąc, kobieta nie miała żadnych przyjaciół. W przeciwnym razie szybko rozprzestrzeniłaby się jak sroka w ogonie opowieściami o wszystkich trudach swojego życia. A jednak nadszedł moment, w którym pam zdała sobie sprawę, że musi coś zrobić z Peterem. A wszystko zaczęło się nie po tym, jak wyzywająco rzuciła pracę, ale w momencie, gdy Peter zaczął budować dom. Kobieta nie miała żadnych specjalnych planów, ale wyraźnie wyobrażała sobie, że jak tylko budowa zostanie zakończona, złoży pozew o rozwód. Budowa trwała jednak zbyt długo i musiała poczekać jeszcze kilka lat. Jakby się to skończyło, nikt nie wie. Gdyby Peter nie sprzedał domu rodziców i nie zatrudnił ekipy wykończeniowej. Od tego wszystko się zaczęło. Pam nie chciała mieć z tym nic wspólnego. Ale praca Petera nie pozwalała mu odejść, więc poprosił żonę. Pierwszego dnia, kiedy chłopaki pracowali, mógł być w domu. Żona odmówiła z całych sił. Ale kiedy Peter zadał jej pytanie, czy Pam chce wprowadzić się do ich nowego domu, będzie musiała wykonać tę pracę z przekleństwami w myślach, Pam ledwo się zgodziła. Idiotko, mam dość ciebie i twojego domu, syczała do siebie. Jesteś prawdziwym Lizusem, a nie mężczyzną. Nie mogłam mu powiedzieć w pracy, żeby odpuścił. Gdybym była na jego miejscu, już dawno bym wszystkich rozniosła. Ale tak naprawdę pan pracowała w fabryce próżni przez wiele lat i nigdy nie była zbyt odważna. Nigdy nie sprzeciwiła się dyrektorowi. Z kolegami nigdy się nie kłóciła, po prostu nienawidziła ich w milczeniu. Paweł przyprowadził żonę do domu, a ona przywitała pracowników niezadowolonym spojrzeniem. Kobieta obrzuciła wszystkich aroganckim spojrzeniem i przez zaciśnięte zęby zaczęła tłumaczyć, co o mają robić. Ale kiedy dwie godziny później pod dom podjechał biały samochód i wysiadł z niego brygadzista, wszystko w życiu pan się zmieniło. Dzień dobry. Był wysokim, przystojnym mężczyzną. A pani musi być gospodynią? Peter powiedział, że jego żona będzie dzisiaj z nami. Tak, to ja. Kobieta była odmieniona. Dzień dobry. Wyjaśniłam już chłopakom zadanie, więc już zaczęli. Dobrze, zobaczę, uśmiechnęła się nieznajoma i weszła do domu, gdzie prace szły już pełną parą. Mężczyzna przywitał się z chłopakami i zaczął wydawać im jakieś polecenia. Następnie wrócił do pani domu. Cóż, zapoznajmy się. Nazywam się Nikolas. Wyciągnął rękę do nieznajomej. Pam uścisnęła jego dłoń i od razu zrobiło jej się gorąco. Bardzo miło mi Cię poznać. Niestety nie mogę tu zostać na stałe. Mam inną pracę. Spojrzał na kobietę w sposób, który mówił: Jeśli masz jakieś pytania, możesz od razu do mnie zadzwonić. Przyjadę w odwiedziny rano i po południu. Mężczyzna odwrócił się i uśmiechając się na pożegnanie, odjechał. Pam stała przed dziedzińcem. Po raz pierwszy w życiu spotkała, jak jej się wtedy wydawało, swojego mężczyznę. Miał wszystko: przystojne, muskularne ciało, mózg, samochody, pieniądze. Z takim mężczyzną mogłabym żyć, kołatało jej w głowie. Boże, to mój ideał mężczyzny. Kobieta czekała cały dzień, aż nadejdzie popołudnie. W końcu przed podwórkiem znów pojawił się biały samochód. No, co słychać? Brygadzista wszedł do domu. Jak pracują moi ludzie? Podoba ci się? Bardzo odpowiedziała tylko Pam. Cały czas się na niego gapiła. Z takim szefem jak ty wszystko się udaje. To moja praca. Mężczyzna spojrzał jej twardo w oczy. Jeśli będziemy rozdawać gratysi, kto weźwie nas do pracy? Więc jakość jest naszym głównym przywilejem. Rzadko można znaleźć taką osobę, która zrobi wszystko uczciwie. Pan skomplementowała go. Wszędzie jest kradzież. Cóż, nie mogę tego zrobić Nikolas uśmiechnął się z zadowoleniem. Moja reputacja jest dla mnie ważna bez niej nigdzie się nie rusza. Tak, reputacja jest najważniejsza zgodziła się pani domu. Jest jak pieczątka. Jeśli jej nie ma, to z tą osobą lepiej nie robić interesów. Nikolas nie był łatwym człowiekiem. Znał się na remontach i budownictwie. Ale, jak mówią, lubił też wypić i miał szczególną pasję do słabszej płci. Trzy miesiące temu zakończyło się jego postępowanie rozwodowe. Żona Nikolasa i trójka jego dzieci byli zmęczeni wszystkimi jego wypadami i kochankami. Mężczyzna wydawał więcej pieniędzy na utrzymanie swojego wyglądu i swoich kobiet, niż na rodzinę. Nikolas zawsze był pewien, że Kate nigdy go nie opuści. Ale kobieta była tak zmęczona jego oszustwami, że nawet dzieci jej nie powstrzymały. W gruncie rzeczy Nikolas był kiedyś nikim. Był jak prześcieradło kąpielowe, przywiązany do Kate i nie pozwolił jej odejść, dopóki nie zgodziła się go poślubić. Ojciec dziewczyny był brygadzistą. Już kilka lat temu opuścił plac budowy i poszedł naprawiać z chłopakami. Mikołaj znalazł się więc pod jego dowództwem. Nie żeby był głupi, ale raczej leniwy. Teść co jakiś czas go karcił. Ale po tym, jak ojciec Kate poważnie zachorował, Nikolas natychmiast zajął jego miejsce. Na początku facet był przebiegły i często oszukiwał klientów. Ale kiedy jego usługi zaczęły odmawiać, Nicholas zdał sobie sprawę, że w tym biznesie tak nie można. W końcu fizycznie przestał pracować. Postanowił więc nigdy nie obrażać klientów. A po latach skandali ze swoimi ludźmi w końcu zaczął płacić im normalną pensję. Z biegiem czasu Nikolas miał pieniądze. Mężczyzna, jak to się mówi, zaczął pławić się w luksusie, ale nie dla swojej rodziny, jak miała wtedy nadzieję Kate, ale dla samochodów, strojów, złotych pierścionków. Nikolas, wystarczy. Żona kłóciła się z mężem. Kiedy ostatnio kupiłeś coś dzieciom? Miej sumienie ale ja ci daję pieniądze. Arogancko odpowiedział mąż. Nie jesteśmy biedni, więc mogę przynajmniej kupić coś dla siebie możesz. Ale nie tak bardzo zaprotestowała dziewczyna. Z jakiegoś powodu cała moja pensja idzie na rodzinę, a ja nie kupuję sobie trzech nowych sukienek miesięcznie. Kate, daj spokój. Zaproponowałem ci rzucenie pracy. Nie chciałaś. Nikolas rzucał argumentami. Zrobiłam, postąpiłam słusznie krzyknęła Kate. Inaczej, gdybyś odszedł, siedzielibyśmy bez niczego. Nikolas, błagam cię, przestań. Cały czas śmierdzisz damskimi perfumami. Któregoś dnia nie wytrzymam. I CEO. Mąż spojrzał na nią gniewnie. Wyrzucisz mnie z domu? Chciałbym ci przypomnieć, że jestem twoim mężem i mamy wspólny majątek. Cóż, jeśli już, to jest to dom mojego ojca. Kate nie mogła się powstrzymać. Więc nie rób sobie nadziei. Pierdol się. Mąż przysiągł. Wsiadł do samochodu i pojechał do następnej kochanki, aby poprawić swoją samoocenę. I jak ostrzegała go żona, pewnego dnia Kate nie mogła już tego znieść. Nikolas nie spodziewał się tego po niej. Kilka razy próbował się z nią pogodzić, ale kobieta stanowczo się temu sprzeciwiała. Zawsze miałeś nas gdzieś, krzyczała. Całe twoje życie kręci się wokół zadowalania siebie. Nienawidzę cię. Wynoś się z naszego domu. Nikolas był tak zadufany w sobie, że został pozostawiony sam sobie. Po pierwsze, nie miał gdzie mieszkać. Po drugie, wydał wszystko, co kiedykolwiek ukrywał przed żoną, na swoje kochanki i alkohol. Został mu tylko jeden samochód. I to byłoby w porządku. Ale Kate postanowiła odegrać się na mężu za to, że ją zdradzał. Wystąpiła o alimenty. Co za drań? Przeklinał Nikolas. Powiedziała im o moich zarobkach. Teraz ci komornicy nie chcą się ode mnie odczepić. Pomimo tego, że Nikolas miał stałą pracę, mężczyzna zaczął mieć jej dość, i co jakiś czas zaczęły pojawiać się o jego brygadzie negatywne opinie, że chłopaki co i rusz oszukują, że sam brygadzista zaczął brać więcej pieniędzy. Tak Nikolas poznał pan. Mężczyzna był doświadczonym kobieciarzem z wieloletnim doświadczeniem, więc od razu rozpoznał, że pani domu zakochała się w nim. Nikolas zwykle wolał młodych, ale w tej sytuacji potrzebował perspektywy. Rozważał przez chwilę sytuację w swoim umyśle i zdecydował, że Pam jest dobrą osobą do pójścia z nim. Będzie musiał na nią spojrzeć, powiedział Nikolas na głos do siebie. Gdy odjeżdżał spod domu, Pam. Jeśli się we mnie podkochuje, to znaczy, że ona i jej mąż nie żyją dobrze. Wynika z tego, że może domagać się rozwodu. To ładny, duży dom, więc mógłbyś spróbować go zdobyć. Ponieważ jest stara, na pewno po pięćdziesiątce zostanie ze mną, nawet jeśli będę ją zdradzał. W tym wieku jest im wszystko jedno, byleby tylko nie zostali sami na starość. Tak, to jest tego warte. Pomyślał mężczyzna i postanowił działać. Drugiego dnia rozpoczęła się gra. Pam, cała wystrojona, w pięknej sukni, czekała niecierpliwie na brygadzistę. On z kolei również nie zawiodł. Mężczyzna przybył w ładnym dresie. Kiedy zdjął wierzchnią odzież, widać było, jak jego muskularne ciało gra pod koszulką. Boże, jaki on przystojny! Pam westchnęła. Nigdy nie spotkałam nikogo takiego jak on. Nikolas zdawał się czytać w jej myślach. Próbował pozować w całej okazałości. Mężczyzna podał worek jednemu z chłopców lub przyniósł wiadro z zaprawą. Będziesz z nami pracował cały dzisiejszy dzień. Gospodyni zapytała go z uśmiechem. Tak odpowiedział krótko. Skończyłem już główne prace na mojej drugiej budowie, więc będę tutaj, aby nadzorować pracę. Minęło jeszcze kilka godzin, a mężczyzna wyzywająco wziął marynarkę i podszedł do PAM. Chcę przynieść moim chłopcom coś na lunch. Pozwól, że ci coś kupię. Brzmiał, jakby flirtował. Nikolas, dziękuję bardzo, ale nic nie chcę. Gospodyni spuściła wzrok. W porządku, w takim razie kupię ci coś wybranego przeze mnie. Nie odrywał od niej wzroku. Kobieta obserwowała całą drogę, aż Nikolas wsiadł do samochodu i odjechał. Serce jej waliło. Boże, co za mężczyzna walił w jej skronie przez cały czas. Czy to wszystko mogło być prawdą? Po kilku kolejnych dniach pam była przekonana, że to wszystko prawda, ponieważ najpiękniejsza klientka na świecie wyciągnęła swój bukiet do pan Nikolas. Pozwól, że ci podziękuję. Rzadko spotyka się takie kobiety jak ty. Dziękuję, że potrafisz docenić naszą pracę. Tego dnia Pam nie spuszczała wzroku z Nikolasa, a on z niej. Więc w porze Lunchu, kiedy podszedł do niej brygadzista. Była gotowa podążyć za nim na krańce ziemi. Pam, może nie mam prawa cię o to pytać, ale czy dotrzymasz mi dziś towarzystwa? Nikolas spojrzał na kobietę ospałym wzrokiem. Zjedzmy gdzieś lunch. Poza tym jest coś, co chciałbym ci powiedzieć na osobności. Kobieta szybko chwyciła torebkę i wybiegła za nim. Całe jej ciało drżało. Wsiedli do samochodu i odjechali. Gdy tylko zostali sami na autostradzie, Nikolas zjechał na pobocze i zaczął namiętnie całować Pam. Kobieta nie miała nic przeciwko. Pam, jesteś moim przeznaczeniem. Mężczyzna oderwał się od ust kochanki. Nie poradzę sobie bez ciebie. Ja bez ciebie też nie dam rady. Natychmiast odpowiedziała Nicholasowi. Jesteś marzeniem mojego życia. Bardzo mnie boli, że nie poznałam cię wcześniej. Niestety jesteś już zajęta. Nicholas wiedział, jak zdenerwować kobietę. Nikolas, zrobiłabym dla ciebie wszystko. Pam przyciągnęła go do siebie. Przez lata byłam bez miłości. Mieszkałam z mężem. Po wybudowaniu domu chciałam wystąpić o rozwód. Więc on nie będzie miał wpływu na naszą miłość. Czy to rzeczywiście prawda? Oczy, pełne pasji, spojrzała na swojego majstra. Więc jesteś mój, słyszysz. Jesteś mój. Mężczyzna odpalił samochód i pojechali do jakiegoś hotelu. Zostali tam prawie do wieczora i wrócili szczęśliwi. Pod koniec dnia Nikolas posłał pożegnalne spojrzenie ukochanej i odjechał. Dwadzieścia minut później pod dom podjechał znajomy samochód. Boże, nie chcę go widzieć. Wysyczała pam. Idiota, cepsuł mi całą zabawę. Ale tak czy inaczej kobieta wsiadła do samochodu męża i pojechała do domu bez nastroju po raju, w którym dziś była. Mąż kojarzył jej się z piekłem. Jak tylko się wprowadzimy, składam pozew o rozwód. W uszach jej dzwoniło. Nie będę już z nim mieszkać. Im bardziej rozpalała się namiętność Pam do Nikolasa, tym bardziej nienawidziła swojego męża. Kobieta z trudem powstrzymywała się przed kontynuowaniem gry, ale z każdym dniem było coraz gorzej. Jak się okazało, jej Nikolas również miał temperament. W rzeczywistości mężczyzna wiedział, że jeśli wszystko pójdzie gładko, ich związek z pan szybko pójdzie na marne. I był już zdeterminowany, aby to zrobić. Dlatego od czasu do czasu stwarzał takie sytuacje, że wybuchał między nimi skandal. Nikolas zawsze kontrolował stopień tego ostatniego. Najważniejsze było to, że musieli walczyć o najmniejszą rzecz, a potem namiętnie się pogodzić. Cały czas mnie okłamywałaś. Mówiłaś, że nic cię nie łączy z mężem, krzyczał na cały głos Nikolas, gdy zatrzymali się na autostradzie. Pam, dlaczego mi to robisz? Przecież cię kocham, celowo mnie krzywdzisz. Nikolas, dlaczego myślisz, że sypiam z Peterem? Kobieta usprawiedliwiała się. On nic dla mnie nie znaczy, nawet nie uważam go za mężczyznę. Śpi w kuchni. Słyszałem, jak z nim dzisiaj rozmawiałaś. Nie okłamuj mnie, możesz tak mówić tylko wtedy, gdy jesteś z kimś blisko. Nikolas nie przestawał. Zdajesz sobie sprawę, że oszalałbym z zazdrości? Z jednej strony Pam czuła się dobrze, bo okazało się, że Nikolas był o nią zazdrosny, nawet jeśli o jej męża. Z drugiej, początkowo nawet nie rozumiała, jak można było przerwać skandal, który zaaranżował jej kochanek na pustym miejscu. Ale mężczyzna wiedział, do jakiego punktu należy dojść, aby przestać. Pam, kocham cię. Przez łzy powiedział Nikolas, proszę, nie łam mi serca. Kobieta podeszła do niego i mocno go przytuliła. Pocałowała go namiętnie, a Nikolas udawał, że się uspokaja. Obiecaj mi jedno odciągnął kobietę. Zawsze będziesz tylko mój. Obiecuję przed Bogiem, odparła Pam i poczuła, że jej kochanek zaczyna się kręcić. Kiedy remont domu został zakończony, dla Pam stało się jasne, że nie będzie w stanie rozwieść się z Peterem od razu. Pam ty i ja będziemy się na razie widywać w tajemnicy, zasugerował Nikolas. A za jakieś trzy lub cztery miesiące, kiedy wszystko się unormuje, będziesz mogła złożyć pozew o rozwód. Nikolas, ja nie chcę tak z nim żyć kobieta spojrzała na niego błagalnie. Mam dość jego głupoty. Nawet nie mogę na niego patrzeć. Ale bądź jeszcze trochę cierpliwa, moja droga. Nikolas pocałował swoją ukochaną. Musisz tylko udowodnić, że też byłeś w tym domu. Przy rozwodzie weźmie wszystko dla siebie. A ja nie muszę się jeszcze upubliczniać. W swoich snach Pam widziała Nikolasa spotykającego Petera i udowadniającego mu, kto jest szefem, a jej mąż wie się z bólu. I mówi, że nie chce Pam ani tego domu. Mogą mieć wszystko dla siebie, jeśli tylko zostawią go w spokoju. Przez cały czas w umyśle Pam, Peter był tchórzem, który nie mógł się bronić. Kochankowie zdali sobie sprawę, że spotkanie w mieszkaniu Pam było bardzo niebezpieczne. Początkowo kobieta chciała tymczasowo umieścić tam Nikolasa. Ale sąsiedzi, którzy mieszkali obok niej, szybko dowiedzieliby się, że Pam idzie do mieszkania swojego najemcy. Nikolas zaproponował więc, że odwiedzi ją w jej nowym domu. Był już tam widziany. Tak więc Nikolas będzie po prostu działał jako robotnik, który kończy remonty w domu. W ten sposób Peter nie musiałby niczego zauważać. I tak właśnie robili przez kilka pierwszych miesięcy. Nikolas odwiedzał Pam dwa razy w tygodniu, a raz sama przyjechała do jego hotelu. Pam musiała zapłacić za pokoje hotelowe na koszt Petera. Kobieta odłożyła część pieniędzy, które dał jej mąż na naprawy. Nie mieli więc wystarczająco dużo pieniędzy na nową bramę. I co to był za prezent dla kochanków, że mąż Pam musiał jechać na tydzień do Moskwy? Pam, wiesz, czuję się, jakbym mieszkał we własnym domu, leżąc w łóżku, powiedział Nikolas. Naprawdę zrobiłem to dla siebie. W porządku. Wkrótce to będzie twój dom. Pam pocałowała go. To dopiero za kilka miesięcy. Zrobię taki bałagan w tym miejscu, marzył mężczyzna. W stawie jacuzzi i basen będziemy mieli grilla na zewnątrz. Będziemy mieli wszędzie zielone trawniki. O mój Boże, będzie tak pięknie tak, pan klasnęła w dłonie z radości Jesteś moim panem przytuliła się do mężczyzny. Tak więc w ciągu tygodnia kochankowie snuli plany dotyczące domu Petera niestety ten ostatni nic o nich nie wiedział. Tak więc Peter wrócił do domu z nadziejami i marzeniami o swoim domu. Kurnik i podwórko były wyraźnie w jego umyśle. Wyobrażał sobie również swoją fabrykę sera. Taksówka zatrzymała się i Peter wszedł na podwórko. Mężczyzna niezwłocznie wszedł do domu. Ty męża przywitała niezadowolona żona. Co ty tu robisz tak wcześnie? Tylko o to zapytała. Jak wcześnie. Zdziwił się. Mówiłem, że przyjadę w przyszłą sobotę. Wyjeżdżasz? Spojrzał na żonę. Pam stała tam cała ubrana. Miała na sobie nową sukienkę, w ręku trzymała torebkę. Tak odpowiedziała krótko. Muszę jechać do centrum w interesach. W porządku, muszę lecieć. Skinęła głową i wyszła z domu. Tak mnie witają w domu. Peter powiedział z irytacją w głosie. I po tym nikt mnie nie przekona, że ta kobieta coś do mnie czuje. Mężczyzna przypadkowo wyjrzał przez okno i miał. Zobaczył samochód, który podjechał obok jego żony, a ona szybko do niego wskoczyła. Taksówka czy coś takiego, próbował dowiedzieć się Peter. To dlaczego nie przyszła do naszego domu? Coś tu jest nie tak. Mężczyzna westchnął. Gospodarz chodził po domu niezdecydowany. Udał się do sypialni. Telefon zadzwonił w jego rękach i krzyknął z zaskoczenia, upuszczając go na podłogę. Mężczyzna schylił się po niego i znalazł pod łóżkiem czyjeś skarpetki. Co to jest? Wyciągnął je i zaczął potrząsać nimi w powietrzu. Sądząc po rozmiarze, nie mogły należeć do Pam. Nie patrzniały też jak skarpetki Pam. Boże, czy ona ma sobie mężczyznę? Bolesna myśl odbiła się echem w jego głowie. Czy to naprawdę mogła być prawda? Nie mógł dojść do siebie tego dnia, kiedy Peter nie rozmawiał z żoną. Być może tak bardzo zabolała go sama myśl, że pan mogła go zdradzić, że mężczyzna poskarżył się na pracę przyjacielowi. Peter, jest tak, jak mówią, westchnął Mike. Nie masz żadnych bezpośrednich dowodów. Więc to wszystko może być na razie tylko grą Twojej wyobraźni. Mike, jak mogę to sprawdzić? Zszokowany mężczyzna spojrzał na niego. Jeśli ona naprawdę mnie zdradza, jak mogę to udowodnić? Peter, cóż, umieść kamerę w sypialni zasugerował Mike. Chcesz, żebym ci pomógł? Tylko niech ona tego nie widzi. Boże, nigdy nie myślałem, że będę szpiegował moją żonę powiedział smutno Peter. Mike, jestem tym wszystkim zażenowany. Czy to naprawdę może się dziać? Może westchnął Peter takich historii jest mnóstwo To ty okłamywałeś samego siebie, że pan cię kocha. Tak, kochałem. Peter zdał sobie sprawę. Już tego nie chcę. Wiesz, masz rację. Powinniśmy dać sobie spokój. Zbudowałem dla nas dom. Myślałem, że będziemy tam razem mieszkać. A ona wzięła to wszystko za pewnik. Nawet nie podzękowała. To tak bardzo boli. Peter, lepiej teraz niż kiedy będzie za późno. Tak powiedział Mike. Dom został zbudowany za twoje pieniądze, więc ona nie może nic z niego zabrać. Jeśli to wszystko okaże się prawdą, niech jej kochanek zatrzymają teraz. Wieczorem umieszczę mini kamerę w sypialni. Zimno, powiedział mężczyzna. Nie będę już uciekał od tego, co mam. Oszukiwanie oznacza oszukiwanie. Po co się okłamywać? Peter wrócił do domu wcześniej, jego dyrektor pozwolił mu odejść. Mężczyzna zatrzymał się w sklepie i kupił sobie minikamerę. Na jego szczęście żony nie było w domu, więc bez problemu ją zainstalował. Pozornie dyskretnie mężczyzna próbował znaleźć gadżet swoimi oczami. Teraz pozostało tylko zainstalować oprogramowanie w telefonie. Ja się tym zajmę. Przez kilka dni nic się nie działo, ale wtedy Peter usłyszał coś, czego nie chciał słyszeć przez te wszystkie lata. Na szczęście lub niestety, mężczyzna ustawił kamerę zbyt wysoko, więc nie mógł zobaczyć wszystkiego, co się działo. Ale nie był szczególnie zainteresowany szczegółami związku pan i Nikolasa. Dla Petera najważniejsze było to, o czym rozmawiali. Myślę, że za miesiąc będziemy mogli zacząć. Peter usłyszał męski głos: Wiesz Pam, myślałem, że jeśli będzie stawiał opór i nie odda nam domu. Wtedy go postraszę. To ty powiedziałaś, że jest mięczakiem i do niczego nie jest zdolny. Więc powiem mu tylko kilka słów i odda nam dom. Mogłabyś to zrobić. Kobieta się zgodziła. Wiem na pewno, że nikt za nim nie stoi. A kto go potrzebuje? Wieczny frajer zaśmiała się. Potem była długa dyskusja o tym, jak Pam i jej kochanek będą mieszkać w domu i jak szczęśliwi w końcu będą. Miękki znaczy, Peter płakał i wymiotował. Tak, jego zasadą było nigdy nie kłaść ręki na kobiecie. Ale pam nie miała pojęcia, że Peter wybił Nicholasowi zęby w wojsku. Ten człowiek po prostu intuicyjnie nie tolerował przemocy. Pokażę mu. Ślusarz w pracy był wściekły. Mike, możesz uwierzyć, że będą mi grozić? Czy ona jest głupia, czy Ceo? Mógłbym ją za to wsadzić do więzienia. Peter, dzięki Bogu, że usłyszałeś to, co usłyszałeś. Jego przyjaciel poklepał go po ramieniu. Powiem ci coś. Zemsta to bardzo paskudna sprawa. Jest jak bumerang, który zawsze wraca. Daj jej nauczkę, owszem, ale nie odegraj się na niej. Mike, nie rozumiem, na co ona liczy odparł urażony mężczyzna. Nieruchomość jest na moje nazwisko. Wybudowałem dom na własny koszt ona nie zainwestowała w niego ani grosza. Rozumiem cię, ale to paradoks. Tacy ludzie zawsze myślą, że wszystko ujdzie im na sucho. Możesz nawet przedstawić im wszystkie logiczne dowody, jakie chcesz. To wciąż nie pomaga, odparł przyjaciel. To jak ślepota. Nic nie można na to poradzić. Więc jak mogę dać im nauczkę? Mężczyzna podrapał się po głowie. Nigdy nie myślałem tak jak oni. W ogóle nie lubię kłamstw. Tak, nie musisz kłamać, żeby dać im nauczkę. Mike spojrzał na mężczyznę. Będę musiał to przemyśleć. Zanurzył się w swoich myślach, a wieczorem Mike miał już pomysł. Mężczyzna podszedł do swojego przyjaciela. Peter marszczył brwi przez cały dzień. Był bardziej zły na siebie niż na pam. Doskonale wiedział, że powinien był zerwać z nią związek w dniu, w którym jego żona zaczęła czuć do niego całkowite obrzydzenie. I to od momentu, w którym zaczęli remontować dom. I jak ty to sobie wyobrażasz? Piotr spojrzał na przyjaciela ze zdumieniem. Naprawdę myślisz, że to się uda? Wątpię, ale nie odparł Mike. W ten sposób nie zrobisz im krzywdy i dasz nauczkę, zwłaszcza swojej pam. Może potem będzie żyła uczciwie. Peter myślał o tym, co opowiedział jego przyjaciel przez całą drogę do domu. Już miał podjechać pod dom, ale ostro skręcił i pojechał w stronę Zarechnoje. Większość ludzi tam mieszkających to cyganie. Chciałbym wynająć jedną z waszych kobiet do sprawy. Peter zwrócił się do mężczyzny, który wyszedł na ulicę. Co to za robota? Był przerażony. Nie masz nas w żadnym bezprawiu. Wrócił na dziedziniec. Potrzebuję twojego wróżbity. Krzyknął za nim gość. Dobrze ci zapłacę za tę robotę. O to. Cygan ucieszył się i wyszedł na ulicę. Cóż, nasze stawki nie są małe, więc miej to na uwadze. Pięć minut później na ulicy pojawiła się kobieta z bezczelną miną. Peter wyjaśnił jej, o co w tym wszystkim chodzi. Nie martw się, sama się przekonam. Spojrzała na niego uważnie. Ale powiem ci, że czeka cię długa podróż. Widzę dziwny dom, ale dla ciebie to będzie Twój dom. Kobieta obok Ciebie jest szczęśliwa. Och, jak ona Cię kocha! I widzę, że Ty też za nią szalejesz. Podaj mi rękę, kobieta chwyciła dłoń gościa. Twoje cierpienie wkrótce się skończy, przystojniaku. Udźwignąłeś już swój ciężar. Twoje życie będzie spokojne, odnajdziesz szczęście w nowym domu. Peter nie wierzył w te wszystkie bzdury, ale przez chwilę wydawało mu się, że czuje to samo. Zwłaszcza co do kobiety, która miała go pokochać. W porządku, cofnął rękę. To za twoją pracę. Mam nadzieję, że wystarczy? Spojrzał na kobietę z uśmiechem. Ech, kochanie, nie wiesz, że cyganek nigdy dość. Roześmiała się. Dobrze, pójdę z tobą, pójdę z tobą, pójdę z tobą, pójdę z tobą, pójdę z tobą. Cyganka szybko chwyciła pieniądze i włożyła je do tajnej skrytki kobiety. Peter nie do końca wierzył, że to wydarzenie będzie miało miejsce. Wydawało mu się, że cyganka po prostu weźmie jego pieniądze i nie pójdzie na ugodę. Ale w rzeczywistości sprawy potoczyły się znacznie lepiej, niż się spodziewał. Pam, niezadowolona, wyjrzała przez okno. Zobaczyła kobietę stojącą na podwórku. Czego chcesz? Krzyknęła z ganku, wyraźnie rozpoznając cygankę. Odejdź. Nic ci nie dam. Och, piękna. Niczego od ciebie nie chcę. Przyszłam cię ostrzec. Nagle gość krzyknął. Będzie lepiej, jeśli mnie posłuchasz. Wyższe moce przysłały mnie do ciebie. Co ty za bzdury wygadujesz? Skarciła gospodyni wynoś się z mojego domu, bo wezwę policję. Och, ty i twój Mikołaj macie kłopoty. Odpowiedział nieznajomy i zaczął oddalać się od domu Pam. Pam zrobiła się blada. Nie mogła się nawet ruszyć. Nikt nie wiedział, że miała romans. "Zaczekaj" krzyknęła i zaczęła się zapowiadać. "Proszę, nie idź. Zaraz przyjdę." Pam wyskoczyła na ulicę i podbiegła do cyganki. Wpatrywała się w nią przez dłuższą chwilę. "A więc mówił mi prawdę" wskazała palcem w niebo. "Co jest, Pam?" Powiem ci jedną rzecz. Nie powinnaś była wiązać się z Nicholasem. Wszystko przez niego stracisz. A jeśli chcesz uniknąć więzienia, musisz go teraz rzucić. On próbuje cię wrobić. Cyganka nie mówiła tego o co prosił ją Peter. To nie będzie dla ciebie łatwe. On czegoś od ciebie chce. I dopóki to masz, nie opuścicie. Oddaj to, co do ciebie nie należy. A wtedy Nikolas zniknie z twojego życia. Pam, narobiłaś sobie kłopotów, bo przez lata wykorzystywałaś swojego męża. Musisz pozwolić mu odejść. To, czego Nikolas od ciebie chce, odejdzie razem z nim. Pozwól mężowi odejść. Wtedy twój kochanek zniknie z twojego życia. Pospiesz się. Zostało ci bardzo mało czasu. Inaczej nigdy z tego nie wyjdziesz i pójdziesz do więzienia. Gość odwrócił się i wyszedł, a Pam przez długi czas nie mogła się ruszyć. Peter poprosił cygankę, by zrobiła jego żonie małą sztuczkę. Ale kiedy zobaczyła Pam, wyraźnie poczuła, że to coś poważnego. Kobieta nie kłamała i powiedziała, co widziała. Pam wbiegła do domu zapłakana. Była w kompletnym szoku. Próbowała poskładać w całość to, co właśnie powiedziała jej cyganka. Według niej Nikolas czegoś ode mnie chce, ale co i jak może mnie z tym później umówić? Pomyślała kobieta. Chce ode mnie tego, co ma Peter. Przez głowę przemknęła jej myśl, Jezu. Więc Nikolas może odebrać mi dom i wsadzić do więzienia? Myśli szalały w jej głowie. Nie, jest na odwrót. Mógłby umówić mnie z kimś innym, a dom przeszedłby na niego. Zorientowała się. O mój Boże, gdzie ja mam kłopoty? Pam zaślochała. Wyraźnie wyczuwała, że cyganka mówi prawdę. Kobieta długo nie mogła dojść do siebie. Zdała sobie sprawę, że musi coś zrobić. Ale to, czego Pam nie mogła wymyślić, to co musiała zrobić, musiałam uciec od petera. Znów zaczęła myśleć. Nie tylko odejść, ale nie odebrać majątku tego domu. Ale zostałabym z niczym. Łzy znów popłynęły jej z oczu. Masz bardzo mało czasu? Znów usłyszała słowa cyganki. Muszę coś postanowić. A jeśli to wszystko to stek bzdur? Zanim kobieta zdążyła się nad tym zastanowić, zadzwonił jej telefon. Wyświetlił się numer Nikolasa. Pam, cześć, to był delikatny głos jej kochanka. Wychodzimy dziś wieczorem. Będę czekał na ciebie w hotelu. Nikolas, rozumiesz. Niespodziewanie odezwała się pam. Peter, nie da mi więcej pieniędzy. Mógłbyś zapłacić za pokój dziś wieczorem. Pam, co się z tobą dzieje? Głos Nikolasa natychmiast się zmienił. Wiesz, że nie mam teraz ani grosza. Gdyby Kate nie złożyła wniosku o podział majątku, byłbym szczęśliwy. Ale ponieważ mieliśmy dom na kredyt i pożyczyliśmy, zrzuciła wszystko na mnie. Idiota! Będę musiał pracować za darmo przez kolejne pięć lat. Nikolas, przykro mi, ale w takim razie nie możemy dziś przyjść. Pam powiedziała zimnym głosem. Nie mam nawet pieniędzy na taksówkę. Cóż, jak sobie życzysz. Mężczyzna powiedział obojętnie i rozłączył się. Nadęty głupiec. Nikolas krzyknął ze złością. Tyle wysiłku na ciebie poświęciłem. Po co mi ty, stara kobieto? Gdyby nie twój dom, nawet nie spojrzałbym w twoją stronę. Pam nie mogła się ruszyć. Kobieta wciąż myślała, że wszystko, co przed chwilą usłyszała, było tylko snem. Czy jemu w ogóle na mnie nie zależało? W końcu oprzytomniała. Czego on oczekuje? Że zamieszka w moim domu, a ja będę go karmić. Powiedziała w szoku. Po raz pierwszy, pam zaczęła zdawać sobie sprawę z prawdziwych motywów swojego kochanka. Kobieta nie mogła w to wszystko uwierzyć. Ale sądząc po tym, że oskarżył ją również o to, że nie mogła przyjść do jego hotelu. A raczej o to, że pam nie mogła za niego zapłacić. Było jasne, że Nikolas jej nie kocha. Nikolas wyczuł, że coś jest nie tak. Na chwilę zrzucił maskę i pam mogła zobaczyć jego prawdziwe oblicze. Kilka godzin później mężczyzna zdał sobie sprawę i ponownie zadzwonił do swojej kochanki. Pam, wszystko w porządku. Mruknął. Tak mi przykro, że nie będziemy mogli się dzisiaj spotkać. Nie wiem, jak dotrwam do piątku. Kochanie, tak mi przykro. Byłam na siebie zła, że nie mogłam zapłacić za pokój w hotelu. Ale z jakiegoś powodu Pam nie wierzyła już Micholasowi. Kobieta postanowiła porozmawiać z nim w piątek. Nie mogła się doczekać tego spotkania. Nikolas, powiedz mi szczerze, czy mnie kochasz? Pam spojrzała mu prosto w oczy. Nie mogę się bez ciebie obejść. Oczywiście, że możesz. Mężczyzna chwycił ją i zaczął całować. Ja też nie mogę być bez ciebie. W takim razie nie może mieć dla ciebie znaczenia, co się stało. Skądś to się wzięło w głowie kobiety? Nikolas, nie chcę tego przed tobą ukrywać. O co chodzi? Nikolas obudził się. Jesteś chora. Może jesteś w ciąży. To się zdarza w twoim wieku. Peter mnie zostawia. Pam w końcu to zrozumiała. Chcę sam wystąpić o rozwód. Ale to taka dobra wiadomość. Oczy kochanka rozbłysły radością. To znaczy, że wkrótce będziemy mieli dom tylko dla siebie. W tym właśnie problem westchnęła kobieta. On nie chce mi go dać. Powiedział, że da mi tylko część. Jaką część? Mężczyzna aż podskoczył. Pam, tak nie może być. Mieszkasz z nim od lat więc muszę z nim porozmawiać. Robi to wszystko przez prawnika. Kochanka westchnęła. Więc to oficjalne Nikolas. Co nas to obchodzi? Ty mnie kochasz i ja ciebie też. Jak duży udział? Nikolas nie chciał jej słuchać. Czy dałby ci choćby połowę? Nie więcej niż 20% odparła Pam. Nic nie zainwestowałam w ten dom, a to maksimum. Prawdopodobnie mówię o 12 do 15%. 12%. Brygadzista podniósł głowę. Pam, jak ty możesz za to żyć? Nikolas, ale ja mam własne mieszkanie, możemy tam mieszkać. Pam nie dawała za wygraną. Pomyślałam, że sprzedamy to i zainwestujemy w nasz dom. Mężczyzna spojrzał na nią nieszczęśliwie. A myślałaś, że z czego wybudujemy jacuzzi, basen? Wiesz, że wszystkie zarobione pieniądze oddaję za długi. Mikołaju, ale nie to się liczy. Kobieta zebrawa w sobie resztki nadziei. Ważne jest to, że się kochamy. Ty jesteś mój, a ja twoja. Tak mężczyzna ubrał się szybko. Dobra, pam, muszę kończyć, mam dziś pilną sprawę. Zadzwonię później. Nikolas odjechał, a pam szlochała na cały głos. Kobieta wyraźnie widziała, że Nikolas jej nie chce. Wszystko, co opowiedziała jej cyganka, było prawdą. Jestem jak ta stara kobieta, zostałam z urwanym korytem. Powiedziała na głos. Nie powinnam była grać Petera, wykorzystywałam go przez tyle lat. Więc teraz Nikolas był w moim życiu. I nie chciał mnie oszczędzić. Wrobiłby mnie w jakiś fałszywy zarzut. Siedziałbym w więzieniu za nic, a on żyłby w moim domu długo i szczęśliwie z jakąś kochanką. Późnym popołudniem pam podjęła decyzję. Kobieta siedziała w kuchni i czekała na męża. W końcu jego samochód podjechał przed podwórze. Cześć, Peter! Wysiadła, by spotkać się z mężem. Musimy z tobą porozmawiać. Mężczyzna był bardzo zmartwiony. Chciał sam powiedzieć o tym żonie. Piotrze, chcę cię prosić o wybaczenie, powiedziała nagle żona. Bardzo trudno mi się do tego przyznać, ale i tak to zrobię. Peter, przepraszam, ale nigdy cię nie kochałam. Wstydzę się, ale okłamywałam cię przez te wszystkie lata. Wykorzystałam cię i nie chcę dalej cię wykorzystywać. Nie chcę Twojego domu ani żadnego z Twoich dóbr. Po prostu chcę się z Tobą rozwieść. Peter był naprawdę zaskoczony. Myślał, że pan będzie błagać go o litość. Ale po raz pierwszy w życiu kobieta miała odwagę przestać grać w gierki. W porządku. Zadowolę się rozwodem, powiedział tylko mąż. Nie miał ochoty grzebać w brudnej bieliznie i wdawać się w kłótnie z Pam. Wystarczyło mu, że żona przyznała, że nigdy go nie kochała i to było dla niego najważniejsze. Rozwód przebiegł spokojnie, bez żadnych problemów. Peter pomógł żonie przenieść jej rzeczy z powrotem do mieszkania. Kobieta nie miała nic przeciwko. Pożegnali się też bez emocji i każde poszło w swoją stronę. Mike, wciąż nie wierzę, że rozwiodłem się z spam wyznał mężczyzna swojemu przyjacielowi dwa miesiące później. Wiesz, to trochę puste. Nie chodzi o to, że tego żałuję. Po prostu potrzebuję czasu, żeby przyzwyczaić się do nowego stylu życia. Może nie musisz się przyzwyczajać. Mike mrugnął chytrze. jak z ciebie. Ożenimy cię. Nie, Peter zaprotestował. Mam dość tego, czego nie widziałem. Cóż, twoja pam nie jest jedyna na świecie. Zaprotestował mój przyjaciel. Musisz tylko spotkać dobrą kobietę. Jak mawia mój dobry przyjaciel, co takiego? Zaśmiał się Peter. Są setki parametrów do dopasowania. Jakiego rodzaju przyjaciela? Zdziwił się jego partner. Nie powiedziałeś mi czegoś. Kim jest ta tajemnicza nieznajoma? Ma na imię Lili. Podróżowaliśmy razem pociągiem, zdradził Peter. A najciekawsze jest to. Wracaliśmy z Moskwy w tym samym wagonie. Może to przeznaczenie? Czy ona jest mężatką? Oczy Majk A zalśniły. Jaka ona jest? Jest ładna. Nie, nie tak. Peter roześmiał się na całe gardło. Z jakiegoś powodu dobrze było myśleć o Lili. To tak w skrócie. Ale cóż, o co chodzi? W ogóle cię nie poznaję. Jak dobra kobieta. Nie zwracasz na nią uwagi. A jak jest ściema, to się za nią uganiasz. Przyjaciółka przeklinała. Lili jest byłym chirurgiem. Ale wyjechała z Moskwy po rozwodzie z mężem. Peter kontynuował swoją opowieść. Teraz produkuje ser. Ma własną mini fabrykę sera. Więc wiesz, gdzie mieszka? Mike rzucił narzędzia. No dalej, wypłój to. Wiem, odparł krótko mężczyzna. Zaprosiła mnie i moją żonę do siebie. Obiecała mi jakiś pyszny ser. Mike, daj spokój, to nic poważnego. Poza tym, nie chcę więcej kobiet. Zobaczymy, jak będziesz się czuł za rok. To wszystko, co powiedział mój przyjaciel. Myślisz, że tylko ty przechodzisz przez rozwód? Poczekaj trochę. Przynajmniej teraz nie jestem gotowy na żaden nowy związek. Peter zaprotestował. Właściwie trzeba było powiedzieć, że Peter zapomniał o spotkaniu z Lili. Nie mógł nawet jeszcze zacząć swojego gospodarstwa domowego. Mężczyzna po całej historii z żoną był w bardzo nietypowym dla siebie stanie. Ciągle odtwarzał w myślach to, co było i próbował puścić to w niepamięć, ale jak na razie mu się to nie udawało. Może rzeczywiście powinien odwiedzić Lili, zobaczyć jej fabrykę sera? Pomyślał Peter. I na chwilę zmienić scenerię. Jest mi tu tak duszno, wszystko co związane z pan przypomina mi o jej niewierności. Po miesiącu Peter w końcu się zdecydował. Był na wakacjach i mężczyzna nie wiedział, co ze sobą zrobić. Najpierw postanowił kupić kurczaki, ale potem odłożył to do powrotu. Kiedy żegnali się z Lili, Peter tak naprawdę nie chciał żadnych informacji na jej temat, więc nie miał jej numeru telefonu. Kiedy się żegnali, Lili wykrzyczała mu swój adres i zaprosiła go do siebie: Cóż, jeśli go wyrzuci, to go wyrzuci. W końcu nie powiedziałem jej, że przyjadę pomyślał Peter. Wieczorem wsiadł do pociągu i następnego ranka był już na miejscu. Teraz musiał dostać się do wioski, w której mieszkała Lily. Im bardziej zbliżał się do wioski, tym większe podekscytowanie ogarniało jego klatkę piersiową. Dlaczego tak się martwię? Zastanawiał się. Cóż, jeśli się nie uda, zawrócę i pojadę z powrotem. Mężczyzna uspokoił się. Po przyjeździe, Peter szybko znalazł odpowiedni dom. Gdy tylko wspomniał o fabryce sera, powiedzieli mu, gdzie to jest. Mężczyzna podszedł do małego domu, ale zanim zauważył duży budynek. To musiał być jej sklep. Przez głowę przemknęła mu pewna myśl. Tak, ma ładne miejsce, uśmiechnął się. Peter podszedł do ogrodzenia i nacisnął dzwonek. Nie musiał długo czekać. Po około pięciu minutach brama się otworzyła i wyszła do niego Lily w wielkim fartuchu. Ty. Na początku wyglądała na zaskoczoną, ale potem uśmiechnęła się i otworzyła szeroko drzwi furtki. Cóż, to dla mnie przyjemność wejdź. Tak, widzę, że odwaliłeś kawał dobrej roboty, gwizdnął Peter. I wszystko jest bardzo elegancko zrobione dziękuję. Zaraz to zobaczysz. Mam pracę do wykonania, więc odłożę cię na dwie godziny, podczas gdy chłopcy i ja skończymy partię sera. Peter obserwował ten proces z taką przyjemnością, że coraz bardziej chciał sam spróbować. W końcu nie mógł znieść zakasania rękawów i dołączył do procesu. Lily założyła mu długi fartuch i proces się rozpoczął. Peter nawet nie zauważył, jak szybko minął czas. Mężczyzna był tak pochłonięty pracą, że kiedy Lily powiedziała mu, że skończyli, nie mógł w to uwierzyć. Wow! powiedział gość z podziwem. Lily, co za przyjemność! Po prostu płynęłam ze szczęścia. Szczerze mówiąc, też chciałbym zrobić ser. Dlatego przyszłam do ciebie. A teraz, po tym jak go spróbowałam, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jest mój. Kobieta roześmiała się radośnie. Spod chusty wypadły jej włosy, a w oczach błysnęły iskierki. Rozumiem, sama taka jestem. Nie potrafię nikomu wytłumaczyć, jaka to przyjemność. Chyba odnalazłam się w tym biznesie, odpowiedziała gospodyni. No to teraz na pyszny lunch. Zasłużyłaś na niego. Gospodyni i jej gość weszli do domu, mimo jego niewielkich rozmiarów. Piotrowi wydał się bardzo przytulny. Czy potrzebuje wiele dla siebie? Odczytała jego nieme pytanie. A utrzymanie dużego domu zajmuje dużo czasu. Nie mogę sobie na to pozwolić. Na co dzień jesteśmy zajęci, w weekendy się przełączamy. Bardzo mi się u was podoba, powiedział szczerze gość. Panuje tu wyjątkowa atmosfera. Boże, naprawdę Peter wziąłkę z sera Lili. Boże, co oni sprzedają w naszym sklepie? Po spróbowaniu prawdziwego sera nie chce się już jeść tych śmieci. Ja też na początku byłam zszokowana i nie mogłam zrozumieć, dlaczego rosyjski ser w sklepie ma zawsze inny smak. Gospodyni roześmiała się. Nie, nie twierdzę, że nigdy nie ma identycznego smaku nawet w jednym rodzaju sera. Ale taki kontrast. To tak, jakby za każdym razem podawano ci coś innego. No nic, dam ci spróbować prawdziwego rosyjskiego sera. Teraz już nie pomylisz go z niczym innym. Peter czuł się jak w zupełnie innym świecie. Wszystko wydawało mu się dziwne. A Lily była zupełnie inna niż pozostałe kobiety. Wydzielała ciepło, którego nigdy wcześniej nie czuł. Peter spędził u Lili trzy dni, które całkowicie odmieniły jego życie. Mężczyzna szaleńczo zakochał się w serze i nie tylko. To było tak, jakby otworzyły się przed nim nowe możliwości. On i Lili dużo rozmawiali przez te wszystkie dni i nie mogli się sobą nacieszyć. Rozmawiali o wszystkim. Peter zauważył, że potrafi myśleć inaczej. Mężczyzna wyraźnie zobaczył, że przez całe życie miał jakiś kompleks niższości. Uważał, że nie jest wystarczająco inteligentny. Ale po rozmowie z Lily Peter zdał sobie sprawę, że z łatwością rozumie jej myśli. Łapał wszystko w lot. Gospodyni nigdy nie spodziewała się, że będzie miała tak bystrego ucznia. Peter, masz naturalny instynkt. Lily była zdumiona. Jakbyś wyczuwał naturę rzeczy. Myślisz, Spojrzał na nią ze zdumieniem. Zawsze myślałem, że inteligencja to nie moja działka. To stek bzdur. To znaczy, spójrz na siebie, potrafisz pojmować rzeczy w locie. Wystarczy, że wytłumaczysz to raz, a już robisz to dobrze, odpowiedziała kobieta. Po tej podróży Peter rozkwitł. On i Lily dzwonili do siebie każdej nocy. To było pierwsze doświadczenie Petera, że kobieta może być przyjaciółką. Zachęciło go to tak bardzo, że zaczął dzielić się z Lili wszystkimi swoimi pomysłami. Wkrótce jednak zdał sobie sprawę, że to mu nie wystarcza. Peter poszedł więc jeszcze raz odwiedzić Lili. Kobieta nie miała nic przeciwko, czekała na niego. Po drugiej podróży Lili i Peter zdali sobie sprawę, że łączy ich coś więcej niż tylko przyjaźń. A ponieważ było to wzajemne, Peter nie zwlekał z oświadczynami. A nie mówiłem. Mike zaśmiał się z wiadomości przyjaciela. Po prostu nie spotkałeś żadnej prawdziwej kobiety. Bardzo się cieszę. Peter, uwierz mi, zasługujesz na to. Peter i Lily spokojnie podpisali umowę i zajęli się swoimi sprawami. Peter sprzedał swój dom i mogli rozszerzyć produkcję. Z czasem para zatrudniła jeszcze kilka osób, a fabryka sera osiągnęła nowy poziom. Peter, spróbuj tego. Żona zaoferowała mężowi kawałek sera. Oni potrafią robić ser. O mój Boże, to niewiarygodne. Tak, Lili. Włosi robią to od lat. Co jeszcze mogę powiedzieć? Peter z radością oglądał sery. W końcu spełniło się długo skrywane marzenie pary, która udała się do Włoch i Francji, aby spróbować słynnych serów. Mieli wielką nadzieję, że po podróży będą w stanie zrealizować coś w swojej fabryce sera.